Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, będę rozgrywał turniej Leon International Open. Jest to taki turniej w formacie 10 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika, ale po stawce, którą tutaj widzimy na liście startowej, widać, że będzie piekielnie mocny turniej. Będzie okazja zagrać z kolejnym pewnie świetnym arcymistrzem, miejmy nadzieję. Listę otwiera Firuozja. Firuozja, Firuodzia. Czyta się pewnie też inaczej, jak to wymawiam. No nieistotne. Alireza. Fantastyczny zawodnik. Wiele razy już o nim wspominałem. Mieszka we Francji. 17-latek, a pochodzi z Iranu. Tak, z Iranu. No cóż, pierwszy raz gram ten turniej. Nie wiem, czy on nie jest też pierwszy raz organizowany w internecie, bo to chyba jest z tego, co kojarzę, słynny turniej rozgrywany stacjonarnie, ale już dokładnie tego nie jestem w stanie ocenić, bo nie brałem w nim na pewno udziału. No ale jest online. Dostałem dzisiaj maila, szybka akcja i gramy w tym turnieju. Do rozpoczęcia zostało nam 10 minut, więc jeszcze mamy chwilę czasu, żeby ewentualnie ze sobą porozmawiać. Tutaj tak patrzę na listę startową, mamy Kacpra Pioruna, 2940 ranking, czyli Polak najwyżej notowany na ten moment, jak tak tutaj widzę. W tym turnieju są również nagrody finansowe, liczone w dolarach. Tam na mailu dostałem chyba, no nieistotne, w każdym razie na te nagrody nie liczę. Bo jest to konkurencja. Konkurencja jest tutaj niezwykle silna. W każdym razie widać, że te nagrody finansowe tutaj te osoby kuszą. Wystarczy zasiąść przed monitorem komputera i wygrać cokolwiek, prawda? No ale dobra, to nie jest istotne. My tutaj gramy dla treningu, dla fanu, dla dobrych partii, dla ciekawych analiz, wyciągania błędów i żeby ich nie popełniać później. To myślę, że jest w tym momencie najważniejsze. Dobrze. Chwilkę tutaj oczywiście jeszcze będziemy czekać na rozpoczęcie. No i tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę. Śmiało proszę zadawać. Nietypowa taka też pora, myślę, że na streama, jeśli o mnie chodzi, bo godzina 15. Mamy 14 lipca 2020. Aktualnie mamy tutaj 270 zawodników i ta liczba jeszcze rośnie. Myślę, że do 300 spokojnie dobije. Mamy 8 minut do rozpoczęcia turnieju. Ja tak sobie leciutko pozerkam na listę startową. Mamy Kacpra Pioruna, tak? Poszukamy po prostu polskich zawodników. Tutaj widzę, są zawodnicy nieźli, arcymistrzowie, bardzo wysoko notowani. Szukam polskiego zawodnika. No pewnie jeszcze się zdążą dopisać. Mamy Funo 09. No to jest nasz Polak, praktycznie nasz Polak, słowacki Polak. Mistrz międzynarodowy, ale już bardzo niedaleko mu do osiągnięcia tytułu arcymistrza. To jest tylko formalność. Wiele razy już też o tym mówiłem. Maciek 92, Maciej Klekowski, ta 92 numer. No to tak tym tropem będziemy szli na dół i będziemy szukać przy okazji swojego numeru startowego. Szachusia.pl. O jest, Szachuś.pl. 154 numer. O właśnie, właśnie. Czyli jak tutaj nie znajdzie się ponad 300 zawodników, to w pierwszej rundzie będę mógł zagrać z kimś z pierwszej nawet piątki. Teoretycznie, tak mniej więcej licząc na szybko. Czy na liście jest drugi najlepszy szachista z Kętrzyna? Nie, 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 nie ma go, a szkoda. W zasadzie nie jestem pewny, czy tutaj utytułowani gracze tylko mogą grać. W sensie utytułowani kategorią szachową, międzynarodową, bądź National Master w moim wypadku. Dzień dobry, witam cię muzyku. Tak, dziś mamy niezły maraton, ponieważ tu będzie 10 rund, 3 minuty plus 2 sekundy, więc dłuższy turniej niż Title Tuesday, a o godzinie 19 kolejny turniej, tak? Czyli ten Title Tuesday 3 plus 1. Aha, tu jeszcze korzystając z okazji może zmienię wygląd szachownicy, czy zostawić ten brązowy.
To dam wam do wyboru. Witam cię, Ustjurt. Ustjurt, Ustjurt, dobrze czytam. Wolicie taką drewnianą szachownicę, czy niebiesko, nie, taką błękitną, co miałem ostatnio? Piszesz, że taka jest ok. No dobra, no to niech będzie taka szachownica brązowa. Cześć Igorin, cześć, cześć. Po raz drugi się już widzimy, słyszymy. Ok. Czyli tak, mamy 300 zawodników, ja mam 163 numer, więc jeszcze nie jestem zawodnikiem rozstawionym, więc mnie będą dobierać prawdopodobnie. Musiałoby się tutaj pojawić 320 zawodników, 330, żebym był rozstawiony, jeżeli ten numer startowy się utrzyma. A więc może być ciekawie, słuchajcie, mogę w pierwszej rundzie trafić na top, top, top. Top, top arcymistrza, no to by było fajne. Może nawet na Kacpra Peruna by się udało trafić z jego rankingiem 2900, a moim 2509 w tym wypadku. Także jest duża szansa, ale widzę, że jeszcze mamy 5 minut, więc spokojnie. O, tu już jest 163 numer, więc jeszcze chwilę poczekamy. Piszesz muzyku, że tak się zastanawiasz, obiecujesz sobie planować i bleble, BL. Aha, planować i liczyć warianty. Aha. Panie Cigorinie, kurczę blade, dużo osób mnie już o to pyta. Turniej dla widzów i gra z widzami. No jeszcze chyba nie w tym tygodniu, kurczę blade. Ale jak może mi się uda, to może w czwartek wyjątkowo. No ciężko powiedzieć, musiałbym ustalić taki stały dzień, żeby osoby się przyzwyczaiły też do tego dnia i sobie zaplanowały wcześniej. Myślałem o środzie, ale nie zdążę jeszcze chyba. No trochę natłok obowiązków, szkoleń i tutaj życia rodzinnego. Po prostu idzie to u mnie powoli, ale idzie i pójdzie. To spokojnie. W partii nieprzemyślane posunięcia. Jak trenować, żeby zmobilizować się i nie podejmować pochopnych decyzji? Oj, to jest ciężkie pytanie. Znaczy, pytanie jest proste, ale odpowiedź jest ciężka raczej. No, to się zdarza chyba na każdym poziomie, tylko na tym wyższym się zdarza trochę mniej. Jak trenować, żeby nie podejmować pochopnych decyzji? No, kurczę blade, może trzeba być, no to może zależy troszkę od charakteru, no. Człowiek bardziej flegmatyczny to może nie podejmie pochopnych decyzji. No nie wiem, może się mylę, ale no przede wszystkim trening, 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 trening. Grać w szachy trzeba dużo. Doświadczenie jest niezbędne przede wszystkim. No nie wiem, ile tych turniejów w życiu trzeba rozegrać, żeby osiągnąć swój satysfakcjonujący poziom i swoje partie. No zawsze będzie nam czegoś brakowało. Zawsze. No to tacy już jesteśmy, taka jest natura ludzka. No ale jak ktoś już tam sobie założy jakiś próg, powiedzmy, chce zdobyć drugą kategorię i ją zdobywa i jest z tego szczęśliwy i nie chce mu się więcej, albo jest po prostu spełniony szachowo, no to gratuluję tym osobom. Ale śmieszne, Kubusiu, ale dzięki. No, wracając do drugiej kategorii, no to gratuluję tym osobom. Ja bym tak nie potrafił, chociaż wiem, że jakieś pewne swoje możliwości trzeba rozgraniczyć, tak? Ale wracając do pytania, bo odbiegam. No, nie mam takiej złotej recepty, no. Ciężko powiedzieć, no. Kurczę, felek. O 19 jest Title Tuesday, tak jest. Panie muzyku, no trenować trzeba, tak? Może dobrze jest się przerzucić też na szachy dłuższe przede wszystkim, na klasyczne szachy lub szachy rapidowskie, nie grać blicy. Wiem, że blice są też takie atrakcyjne dosyć, ale w szachach klasycznych no nie podejmiesz chyba aż tak szybko ruchu. A może to jest kwestia mentalności, może trzeba pomedytować trochę? No tak, może medytować, jak akurat nie próbowałem, ale tam się kiedyś przymierzałem, no ale nie doszło do skutku. Może tak trzeba zrobić, może uprawiać dużo sportu fizycznego, biegać, pływać, skakać, jeździć rowerem, cokolwiek, rolki i tak dalej, bo wysiłek fizyczny często nas tak
że tak powiem, uspokaja, odświeża mózg, dotlenia i może wtedy będzie nam się łatwiej podejmowało decyzje. Może i tak. Co to za żona, że dzisiaj dwa turnieje? No, wiesz, musiałem się bardzo postarać ostatnimi czasy, więc jest szansa. No, ale wtorki to już są takie dni, gdzie tutaj jest to ustalone, że dzień szachowy głównie, więc to już jest z góry ustalone. Dzisiaj, no dam radę tyle grać. No słuchajcie, dam radę. Tam mam nadzieję, że będzie jakaś godzinka przerwy między jednym a drugim turniejem. O, za minutę rozpoczynamy rundę. To też jest troszkę inny turniej, jeszcze przypomnę, bo gramy 3 minuty plus 2 sekundy, więc będzie to troszeczkę wolniejszy format. Ciutkę. Niby to jest, słuchajcie, niby to jest tylko 1 sekunda różnicy, ale jednak to jest dużo. Jednak to jest dużo i zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Ale wolę 3 plus 2 niż na przykład 5 plus 0. Zdecydowanie. O 188 numer, osób 350. Słuchajcie, będę chyba grał 190 numer, czyli. Ojej. Słuchajcie, będę chyba grał z jakąś topką w pierwszej rundzie. Lub prawie topką. Już ciężko mi podliczyć to, bo Szwajcar liczy się na pół. 360 osób na pół to jest pierwszy numer gra ze 180. To będę grał teraz z jakimś 9, 10 numerem startowym aktualnie. 6 sekund rozpoczęcia, zobaczymy. No, powodzenia życzę wszystkim. I okaże się, z kim gram. Uwaga. No tak, gram z super arcymistrzem. No cieszę się niezmiernie. Nie znam tego pana, ale wiem, że jest piekielnie mocny. No 3 plus 2 to spokojnie. Zagramy sobie E3, bronimy pionka. Czyli mamy tutaj. Ojej, mówcie mi, zapomniałem nazwy debiutu, aż wstyd. Obronę słowiańską, no oczywiście. Słuchajcie, już się pogubiłem lekko. Dobra, jedziemy G4, nie będziemy tu się patyczkować, koń E5. Co tam będziemy świrować? Tu chyba należy wybić skoczka. Może F4. Nie chciał, nie, F4 nie. F4 będzie dosyć ryzykowne. No tak, stoję w debiucie już troszeczkę nie tak, jakbym chciał. No dobrze, ale gońca wezmę. Tutaj może wezmę na D5. Gram z arcymistrzem, spróbuję troszkę uprościć. Goniec G2. O, on zbił tym, to jest ciekawe. To goniec G2. To teraz się z tego cieszę, że wybił skoczkiem. Okej, okay, tu się trzeba wybronić w ten sposób. Myślę, że goniec na D2 się zawsze przyda. Roszada również. E4. Prosty plan. Może hetman B3 z groźbą tutaj z wzięciem figury. No oczywiście on to zauważy. Ale hetman B3 może być też ciekawe. Czy zagrać E4 od razu? No to jest dużo może. Hetman B3 A5 prawdopodobnie zagra. Może hetman by się przydał z tej strony. Dobra, muszę chwilę pokminić. No to potem C5. C5 mam trochę czasu. Mogę też wymienić, wiecie, dużo wymian. A może zagramy tak. No grozi taki ruch prosty. Przeciwnik na pewno widzi. Ale też na B7 coś będzie wisiało. No musi się zastanowić, nie? Goniec chyba na C3, to wtedy będą świetną pozycję. Troszkę długo mi zeszło w debiucie. Minuta mi zeszła, jemu pół minuty. Ale tu mi się podoba. Tylko właśnie to jest zawsze kwestia wykorzystania dobrej pozycji. Wydaje mi się, że jest dobrze. Mogę się mylić, ale tak go trochę tutaj chyba gryzę po tym posunięciu. Jakby zagrał jakiś wieża E8, słuchajcie, wziąłbym figurkę, ale by było fajnie. No, oczywiście to widzi, on myśli pewnie jak nie stracić pionka albo wykorzystać to. Zbił gońcem, dobra, my zbijamy pionem, rzecz jasna. Para gońców na parę skoczków, słuchajcie, tu jest dobrze. Tu jest naprawdę dobrze. Dobra, bał się tego. Zagrać E4. E4 chyba zagrać trzeba. Tu jest o wiele lepsza pozycja białych. To jest.
Słuchajcie, C4 tam chyba nie brałem figury. Tutaj A5 jest zawsze takim pożądanym ruchem, bo A4, przepraszam, bo idzie A5. I go trochę pogniotę. E5, wyczuł, ale taki ruch jest potrzebny. Wstępem skoczek na C8. W ogóle przeciwnika tu trochę gniotę. I może F4 zagrać. Bardzo, bardzo ryzykownie. Czy to może nie ryzykownie, tyle co mocno do przodu to pójdzie. Nie mogę też za długo się zastanawiać, bo to mnie troszkę może zgubić. Może zagramy tak. Dobra, muszę przyspieszyć. To nie będę się podniecał już tą pozycją, bo na pewno jest lepsza. Ale spróbuję wymienić hetmany. Abym tylko nie stracił tutaj za bardzo dużo czasu. Dobra, on tutaj ciśnie, okej. Tak trzeba. No skoczek C4 stanie dobrze. Tu akurat mnie troszkę wypunktuje. Aha, tu tracę piona. Dobra, lecimy tak. Tutaj przejdę. No dobra, źle zagrałem, bo tutaj widełki podstawiam. W ogóle piona podstawiłem, ale pograłem troszeczkę, no. Znowu się zaczyna. Muszę wrócić niestety na kiepską pozycję. On B6 zagra, nie? No tak, pion mniej. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, proszę pana? Czysty pion mniej. Silnie gra przeciwnik. Zagramy tak, żeby gońca przestawić na F1. Czysty pioneczek mniej. Za dużo tu nie zrobię. Czy przesunąć go do przodu, czy... Przesunę. Wolny pion to wolny pion. A co tam? Spróbujemy w ten sposób. Skoczek C6 ma chyba jeszcze. Nie, skoczek C6 nie jest dobre. Tutaj skoczek zmyka. Mogę tutaj zbić. Mogę też próbować coś grać na remis, nie? Ale nie chcę grać na remis. No on się musi przebijać, tak? On będzie miał ciśnienie, żeby ze mną wygrać. To tak trochę psychologicznie do tego podejdę. Podejdę lekko królem. Wiem, że mogłem tam zbić, ale podejdę tutaj, spróbuję H4 zagrać. Chociaż nie, to nie jest dobry plan. No właśnie. Dobra, dam szacha dla wieży. Wrócę się zaraz na F1, znając życie. Może wieża B5 coś tam pokombinuje. Czasu jest coraz mniej, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak głupiutko pionka podstawiłem. Wieża B5 zagrajmy. Jak skoczek tutaj, to zbiję tutaj. Aha, już nie zbiję. Wracam. Goniec A5 spróbuję zagrać. Goniec A6, przepraszam. I kwestia właśnie tutaj tych związań. Dobra, chyba to biję. Nie za bardzo mogę. Muszę wrócić. Kurczę, nie mogę oddać gońca. Tak, muszę zagrać teraz. Może C4. Zagram C4. Tu już przygwożdżę gońca strasznie. Ale robi się powoli czasóweczka. Wiem, że to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie z mojej strony. No tu spróbuję. On zagra G5 z powrotem.
No i co tutaj? No bije. Czy on podstawił, czy zagrał to specjalnie? Kwestia, czy remis, czy nie? A może remis? Nie chcę remisu. No to nie. Jak nie chcę remisu, to nie. Dobra, wymiana. No niby skoczki są lepsze w pozycjach zamkniętych, ale ja tu nie mam krzywdy. Tu nie powinienem tego przegrać, proszę państwa. No wrzucę mu remis. Tu mogę zbić. Tu trzeba uważać. Tak. Nie wpuścić skoczka nigdzie z powrotem. No będzie mnie tu chciał punktować, to jest pewne. Tam też nie przejdę, ale spróbuję. To raczej nie powinien wygrać. Czuję się tu raczej bezpiecznie. Tu jeszcze mógł trzasnąć, nie? Co on tam kombinuje? Tutaj kombinuje. No dobra, szacha może dać jednego. Jeden szach nic nie zmieni. Tu się remisik powinien utrzymać. Tylko żeby niczego nie podstawić. Ciekawe, ile jeszcze ruchów czeskom nam tutaj zaprezentuje. Dobra, też będę straszył. Próbował, będę grać na wygraną. Tutaj wejść. To też jest prowokacja, nie? No nie, zagrajmy tak. Zawsze zdążę. Skoczka nie wpuszczę. Tam groził mat, jakbym wszedł. Nie mogłem. Nie, znaczy nie było mata. Co on tutaj kombinuje? On coś tu kombinuje. No dobra, to tędy teraz idę. Nie pozwala. Skoczek coś tu zadziała. Skoczek coś tu może zadziałać, słuchajcie. A właśnie. Teraz muszę chyba tak zagrać. O, rety. Zagrajmy tak. Tu chyba będę musiał zbić to. O, właśnie. No niestety, muszę zbić tego skoczka. Wypunktował mnie, ale ciekawe, czy ja to utrzymam w ogóle. Czy jestem w stanie to utrzymać? No wchodzę. Teraz to ja o remis błagam. Może tutaj zagrać w ogóle? No gram tutaj aktywnie, dlaczego nie? Z powrotem. Tu iść do góry? Coś to zmieni? Nie, króla puszczę. O rety. Ale bym podstawił. Ojej, już podstawiłem. No nie, słuchajcie, no wypunktował mnie. Rety, 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 ale się dałem zrobić, jak dzieciak. To był chyba remis, nie? Chłopaki i dziewczyny, o ile są.
Rety, rety, rety. Szkoda mi bardzo tej partii, bo przeciwnik nie grał na swoje umiejętności. Ja tylko zerknę delikatnie na analizę, na samą końcówkę. Jak to pokazuje? To nawet, no tak, to pokazuje remisówkę, tylko to kwestia zawsze utrzymać jest ciężko. Tu już lepiej jest u czarnego? Ciekawe. No gońcem muszę pionki bronić. No tak, tutaj pokazuje, że właśnie, ja wiem, że to jest strategicznie lepsza czarnego, tylko nie zawsze się uda przebić, prawda? Gdzie tam błąd popełniłem? Królem na B3 trzeba było się chyba trzymać. Młode wilki, dobra, sorry. Królem na B3 za aktywnie chyba zagrałem, chociaż tam też nie przegrywało. Gdzie ja tutaj taki błąd popełniłem? No tutaj punktował goniec E2 tutaj. Tak, skoczek E3, goniec, skoczek. No tu podstawiłem ewidentnie. Król A6 pokazuje. No tak, tutaj skoczek by nic nie zrobił. Królem na A6 trzeba było się trzymać. No nie, słuchajcie, szkolny błąd totalnie. No strasznie mi szkoda tej partii, bo turniej by się rozpoczął bardzo dobrze. Dobrze by się rozpoczął turniej pięknym remisem z takim zawodnikiem. No te rankingi w ogóle tak przerażają mnie lekko. 2900. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. No nic, ale w debiucie też jestem ciekawy. No byłem lepszy w debiucie na pewno. Na pewno byłem lepszy. O, teraz to jest bardzo dobra pozycja białych. Słuchajcie, para gońców, silne centrum. Dobra, ale o tym zapominamy. Mamy arcymistrzynię z Wietnamu. No, nie znam tej pani. Gramy D4. No 3 plus 2 to jednak wiecie, to jest jednak troszeczkę więcej. Królewsko-indyjska. Goniec F4. Takie warianty tutaj pani gra, czyli nie wchodzi w gówniaczki. No, jedziemy C5. Chcemy tutaj sobie gońca otworzyć. To zawsze taki ruch chytry. Skoczek C3, goniec G4. Zawsze się opłaca tutaj ze skoczka wymienić. Dobra. I teraz zagrajmy. Z planem goniec G4. A, nie pozwoliła przeciwniczka. To jest jednak dobra decyzja. Spróbujemy tu się przebijać. Jeszcze goniec ma ucieczkę w razie czego. No to też mądrze. No dobrze, jest ruszada. A sprowokuję do G4 przeciwniczkę. Jak nie zagra G4, to zagram koń E4. Chyba koń D2 jest dobrym posunięciem. Otóż to. Może E5 wrzucić? Dzięki za followa, dzięki. Chyba E5 wrzucę. E5, bicie w przelocie, bicie gońcem. Powinno być chyba dobrze. Wrzucę E5. Serdecznie dziękuję za followy. Dzięki bardzo. No i dobra, i goniec na D7 wraca, żeby B5 spróbować zagrać. Przede wszystkim. Ale szkoda mi tamtej partii, słuchajcie. Remis był. Oj, oby kobiety mnie nie biły. Tak, smoku, masz rację. Oby się to nie powtórzyło. No arcymistrzyni, no to nie w kij dmuchał, coś tam grać potrafią kobiety tego formatu na pewno. No tak, grozi B4. Bardzo niebezpieczny ruch. Ja muszę chyba tutaj zagrać takie posunięcie, od razu poświęcić pionka. Chyba by wypadało, nie ma wyjścia, trzeba święcić, bo tutaj mnie przeciwniczka zgniecie. Biorąc pod uwagę poprzednie partie, jakie kiedyś tam miałem, to tutaj będzie bardzo ciężko, jak ja nie poświęcę piona. Tylko czy ta wersja jest ok, bo tutaj zagrałem te E5, no to już za późno poszło. B4, wow.
Bicie, bicie. Skoczek C4, bicie tu będę bez czystego piona. Z kolei jak zagram tu, to też będę bez piona. No tak. Dobra, muszę wybić najpierw tu. I zagrać tak. Wyjścia nie ma. Będę latał bez pionka. Hetman B6, jakieś tutaj jeszcze akcje są na pionka, może się coś uda. Goniec jest wyłączony z gry. Póki co, więc to też jest jakiś tam plusik mały za tego pioneczka. No dobrze. A nie chcę brać pionka przeciwniczka. My zagramy tak, nie wymieniamy, bo tu teraz grozi, tu grozi wzięcie. Są takie opcje, jeszcze wieża A8. Także potrójna funkcja tego posunięcia. No dobrze, to chyba wieża A8. Na wolną linię należy chyba zagrać. Czy zbić tutaj? Bicie może być ryzykowne, bo ona zagra goniec F3. No właśnie. Dobra, na chwilę obronię piona. Nie wzięła pionka, bała się chyba otwartej linii. Ja się boję z kolei tutaj bicia, bo goniec F3. Dobra, tu jest wzmocnienie. Pytanie, czy tak mogę zagrać w ogóle? Osłabię sobie troszeczkę, ale do F5 mi się chce strasznie tam dojść, że tak powiem. Dobra, gramy tak. Tak się przerzucę, może i F5 spróbuję. Goniec H6 jeszcze sobie zagrał. Takie tu będę miał plany. Mądre zagranie. Ona mnie w ogóle do F5 prowokuje. No dobrze, proszę pani, gram F5. To jeszcze w tym bardziej gram. Może niefortunny ruch. W tym wypadku to jest taki strategiczny też dobry ruch, bo jak się wymienią te gońce, to jest dobrze dla białego. Ale ja tu mam F5 po prostu, no właśnie, właśnie. Mogę zagrać tak w ogóle. Ten goniec na H2 będzie musiał pójść, tylko że ja nie będę miał gry swoim gońcem. A to może sobie chwilę postać. Zagrajmy gońcem aktywnie na H6. Hetman E2, cóż to jest za kombinowanie? Może koń G7? Może tak? Zawsze to hetman ciutkę bliżej może być centrum. Może to coś da? Zawsze się też na D8 do obrony mogę przerzucić w razie czego. Okej, może tak spróbować. Skoczka. A, tutaj podstawiłem. A nie, nie podstawiłem, bo jest skoczek B5. To tak przy okazji. Ho. Tylko ja skoczek B5 chyba nie chcę grać. Chociaż wybicie. No i teraz pytanie, czy gońcem, czy pionkiem? Gońcem zbije z tempem goniec E4. Nie no, pionkiem chyba. Groźniej to wygląda. Król lekko jest odsłoniony. Ale... Dziękuję bardzo za follow, ale chyba zagram tutaj hetmanem. Jestem trochę bliżej zawsze tym hetmanem. Jakieś poświęcenia. Był trochę charakter pozycji się zmienia. Przeciwniczka ma mało sekund, więc to też jest na moją korzyść. Hetman D3 grozi wymiana. Hetman D3 mogę zagrać, mogę też tak. Dużo dobrych ruchów jest. Mogę też pionka wziąć. Biorę piona. Ok. I próbujemy wymieniać. Dobra, tego piona zatrzymam. Filunia. Czy ja mogę zagrać od razu tak? Chyba mogę. Bierze C1. Jak B6, to bierze C1. Chyba nic nie ma, słuchajcie.
jest wygrana. No dobra, 1-2 w pierwszej partii arcymistrz, w drugiej arcymistrzyni. Cześć mityczny dzban, cześć, witam cię. Nie podstawiam. Nie smoku, moja żona nie jest szachistką. Szach, wtorek to jest dzień szachów, także to jest mój dzień. Jest ok, to już wyjaśniałem na początku streama. Jest w porządku. No dobra, tutaj wyszło dobrze, słuchajcie, w tej partii. Wyszło dobrze, ale zerknę mimo wszystko, bo to zawsze na gorące analiska to jest dobry pomysł. Oczywiście tu z programem zerknę tylko. Czy ja tam jakiś błąd nie popełniłem, czy tam B5 było słuszne. No tutaj biały ma tam, powiedzmy, przewagę komputerową, ale to tam taka przewaga, to się w debiucie nie liczy. Tak, dzisiaj gramy Title Tuesday o 19. Dzisiaj maraton szachowy. H3. No dobra, A6. Tu pokazuje coś innego? Skoczek H5? A, to tam trzeba by się zagłębić pewnie. Aha, w ten sposób. Ciekawy plan też, żeby zagrać tutaj. Goniec H2, zbić. Czy ja to przestawić mogę bez straty pozycji, znaczy zapisu? Zaryzykuję. Tak. Goniec H2, goniec bije C3, pionek bije i F5. Takie, tego typu pozycje, tak, też się gra. No ciekawy plan, tylko akurat to nie są moje schematy, ale podoba mi się również. Podoba mi się również. Jakieś G4, takie dzikie, coś tutaj. No to trzeba lubić grać. No dobrze. Jestem ciekawy, czy tamte B5 było ok. Ruszada, goniec F5. Tak, skoczek D2, dobre. Właśnie, E5 pokazuje co? Teraz tu pokazuje. Ok, do zobaczenia o 19. Powodzenia. Koń E8, goniec D7. Dobra, poszło E5. Bicie w przelocie w ogóle nie jest rozpatrywane. Zobaczcie, bicie w przelocie jakby było, to ocena się zmienia, goniec E6. Nie, po prostu no, oddychają figury przede wszystkim. Ten pionek to jest tam mała bzdurka, zawsze przez D5 mogę przejść tutaj od razu. I tutaj na C4 mocno naciskam. No, taka figurowa gra. W internecie starczy. W partii klasycznej już by trzeba było mocno przemyśleć. Dobra, poszło tak. Goniec D7. A3. No tutaj B5 pokazuje. Słuchajcie, jednak dobrze zagrałem B5. Z poprzednich partii właśnie to wyciągnąłem, że tu trzeba szybko, aktywnie, bo inaczej będzie jeszcze gorzej. Jak B6, to tam tutaj ruch taki. Trzeba skoczkiem wracać. Chociaż też można by było wybić, A5 zagrać. No nie wiem, czy to widzicie. No może pokażę w takim razie. Bo jakbym zagrał tak, B4, uciekam, prawda? No i potem planuję wybić. Powiedzmy wieża B1, załóżmy. Wybijam i gram tak. Tam bicie, wieżą pokazuje, tak? Chodzi o to, żeby skoczkiem tutaj stanąć. No ale za cenę słabego pionka. No takie pozycje też się gra, ale myślę, że biały miałby łatwiejszą grę. Dlatego pora na komplikacje pod tytułem B5. Bicie. B4 bardzo ładnie zagrała. Dobra. Nam tu komputery podpowiadają. Bicie, koń C4. No właśnie, niby przewaga białych, to tego piona więcej pokazuje, ale przeciwniczka, słuchajcie, nie zbiła. Aha, to przecież nie można tutaj bić. To ja przypadkowo zagrałem bardzo dobrze? Śmieszna sprawa. No bo wieża C8, hetman na C, tak po prostu dwie figury są golutkie na tej linii i będzie łatwo tą jedną z tych figur zbić. Poszło bicie. Dobra, B5 trzeba było się tu rozpychać, proszę pani. Tak pokazuje komputer. Poszło tak. Już remisowa. Goniec F5, taki ruch. Na aktywność. Hetman B7, też dobre, wieża. No i już stoją lepiej czarne. Ja teraz nie widziałem goniec F5 takiego posunięcia. No nie widziałem, bo jakbym widział, to bym zagrał. To też jest dobry ruch. No z tempem atakuję wieżę i na D3 wchodzę, prawda? Też wygląda to ciekawie. No ale dobra, mi ten ruch wieża A8 też się podobał. Tak. Skoczek D5 ryzykowny jak dla człowieka. Komputer dobrze przeliczy. Wieża C8. No zagrałem sobie po prostu bezpieczniej, tak. I koń E8, tak, ten ruch słaby, jak widzicie, tak jak mówiłem, bo wstępem jest F5, goniec F3, F4 pokazuje, żeby tego gońca... Aha, też ciekawe, słuchajcie, F4, to jest dobra nauka, tutaj nie można, bo jest zawsze H6 i G5 po gońcu, więc goniec musi iść tu.
Ja przerzucam się gońcem. Właśnie miałem w głowie, gdzie tym gońcem stanę, ale przecież to jest piękny manewr, piękna idea. Goniec F6 idzie przez D8 i gra na B6 fantastycznie, więc to jest bardzo fajna idea w obronie królewsko-indyjskiej. Ale za cenę właśnie, zobaczcie, tutaj wymiany gońca. No, poszłoby to pewnie, ale ten goniec równie będzie silny tutaj, jak sobie jeszcze stanie tu, w ogóle świetnie by było. No, można było w ten sposób. Król jest bezpieczny dzięki temu i akcja dzieje się na hetmańskim. No dobra, poszło jak poszło. Hetman E2, hetman B6, dobrze, tak. Hetman D4 od razu pokazuje, żeby zagrać. No tak, od razu się dobierać do skoczka. Wszystko na to wskazuje, że to jest dobre posunięcie. A, to trzeba liczyć. A, w szachach trzeba liczyć, właśnie. Okej, okay. Skoczek na C7 poszło, bicie. I tutaj gońcem czy pionkiem? Równomierne posunięcia. Tak, dobra, hetman D4 wjechał w końcu, tak jest. Skoczek na D1. Pionek wzięty. No tak, tutaj to już jest po prostu gra prostych błędów. Dobra. I tu już pionek też nie ucieka. Jest zwycięstwo. No dobra, ale słuchajcie, jest skalp. Jest skalp arcymistrzowski. Tylko, że ja tej pani z Wietnamu nie znam. Także. No nic. Dobra. Jak to wygląda, słuchajcie, w czołówce? Czy są jeszcze jakieś partie? Jeszcze jedna partia trwa. Czarne próbują wygrać tą końcówkę. No, będzie piekielnie ciężko. Pionki idą w tą stronę? Ktoś mi podpowie? Tak, chyba w tą. To jest opcja zasłony. Oj! Chyba jest zwycięstwo. I skoczkiem. Ale dobrze gra biały. Bardzo dobrze gra biały. Ciężko wypędzić gońca. Teraz była zasłona. Grają na sekundach, tak? Czarne grają na sekundach, szukają opcji. Ten skoczek tu jakoś nie, na F6 była już wygrana. Ciekawe. 140 ruchów już ponad. Tu mamy też podpowiedzi komputera, zauważcie, na bieżąco. Pokazuje 0-0. I remisik. Czy tam była wygrana wcześniej? Zerknijmy. O teraz. O teraz taki ruch nie przechodził. No nieistotne. Ojej, znowu arcymistrz. No niebywałe, słuchajcie. Jedziemy. Nie znam tego hiszpańskiego arcymistrza. Może i lepiej. Nie jest to jakaś pewnie super topka, ale. Ale arcymistrz to arcymistrz. Gramy. Obrona królewsko-indyjska czy Greenfeld D5? Czuję, że Greenfeld. Obrona królewsko-indyjska. No to jedziemy. Okej, okay, teoria teorią. I teraz chyba trzeba D5 przepchać. D5 przepychamy. Z planem skoczek D2. No teraz trzeba tak. Dobra, tu jestem już w miarę doświadczony w tych pozycjach. Mam nadzieję, że nie zapeszę. I tak, skoczek D2. Tu się z roszadą nie śpieszę. Oczywiście będzie taki ruch pod tytułem F5. Tu chyba trzeba wybić. Trzeba wybić to. I koń na E4. Czy zrobić ruszadę? Oto jest pytanie. Koń E4 zagrajmy. On zbije gońcem. Nie, tutaj leci. Nie zbije, tu mi zbije. Ok. I gramy. Tak gramy, proszę pana. Chyba trzeba krótką zrobić. Znaczy, krótką trzeba zrobić na pewno.
Skoczek przez f5 się przedziera. Rzecz jasna. Jeszcze tak, tego pionka pognębię lekko. I skoczkiem będę musiał zagrać, żeby tutaj spróbować wymienić tego gońca. Zagrajmy sobie po prostu tak, żeby tu był prześwit. Ostatnia figura do gry. Jest to królewsko indyjska, ale taka nietypowa, prawda? Dobra, tu mnie teraz przeciwnik męczy tym ruchem. Czy zagrać H3, więc H2? Czy tak zagrać? Tak, F3 chyba trzeba. Tutaj się przerzucę. Męczy, 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 bardzo męczy. Wróćmy na D1 z planem hetman B1, żeby skoczek tutaj nie wskoczył z tempem. Czat się nie zawiesił, czat jest skupiony. Dzięki, czat. Dobra, w taki sposób tutaj przeciwnik. Żadnej kontry, jakbym nie miał. Może spróbuję tak. B4, C5 próbować. Może tak. Jedziemy. Co ja się tam będę cyrtolił? Trochę gram wolno tą pozycję. Taki ruch grozi, dobra. Podoba mi się ruch F4. Dobra, jak mi się podoba, to gram. Ciężko mi do końca doliczyć. Znowu jestem czasowo słabszy. Aj, podstawiłem. Nie, nie podstawiłem, mogę. Nie, podstawiłem. Kurczę, blade. No, podstawiłem jak dzieciak. To nie policzyłem, to jestem znowu na siebie zły. Tam zbić na A7? Może być miazga. Ale zbiję. To jakiś na F4 wisi, coś tam wisi. O, rety. To przesadziłem. Słuchajcie, grubo. Jakość muszę oddać, niestety. Jest źle. Idę, tu się zawsze obronię, ale na chwilę. Taki ruch grozi. Znaczy grozi. Tu się obronię w ten sposób. No, niestety pograłem troszeczkę słabo, jak fajt łapka. Będzie coś próbował upraszczać. Koń D4 będzie próbował grać pewnie. H3 jeszcze mi wrzucił. Paskudny ruch. Spić czy nie? Jedyna nadzieja w tym pionku, żeby tam coś zaszalał. Ok.
tak, to jest koniec. Praktycznie koniec. Najgorsze jest to, że nie powalczę troszeczkę. To mnie troszkę drażni. Jeszcze czasu mam mało. Kompletnie źle tego piona mi weźmie. Tu jeszcze obronię. To nic nie da za wiele. No właśnie. A, no w topa, to nie ma co grać. Okej. Szkoda. Gdzie ja tam błąd popełniłem? Nie podobało mi się, jak mnie wypunktował, słuchajcie. Brakuje mi takiego zwycięstwa z arcymistrzem, żeby nabrać trochę wiatru w żagle. Troszkę mi tego brakuje. Słuchajcie, zmienię chyba wystrój szachownicy. Jak słabo widzę na tym drewnie. Może to spróbuję zrobić tutaj. Dobra, gdzie tu był błąd, Krzysztof? Czy tu F3 trzeba grać? Można. Można grać F3. Skoczek, bicie, bicie, goniec, goniec D3, hetman D3, goniec D3. Więc G7. I H4 pokazuje, tu trzeba grać bez roszady. No to są trudne ruchy już. Nie, no roszada też pokazuje. Okej. Okay. C5 od razu, no to jest ostra jazda. F3, skoczek biegi, czy dlaczego F3? Tu trzymać. No tak, no. Miękko, Krzysztof, grasz. Musisz zapomnieć, że grasz z arcymistrzem. Wieża E1, tak. F3, goniec. Zobaczcie, jaką przewagę pokazuje u białego. Zastanawiające. Ten ruch już jest zły. Goniec E2 trzeba grać. A6, A3, wieża 8, H3. To co za ruchy? Może i tak. G4. A bicie? Oj, fatalne. Tu jeszcze goniec E3. Dzieje się. No to już był błąd, tutaj już przesadziłem. Okej. Tu już się przyznaję bez bicia. To się ciężko liczy też na takim małym czasie. No trudno. No co zrobić? No ale dwóch arcymistrzów, jedna arcymistrzyni. Turniej niełatwy. Ale by się przydało coś wygrać, bo... Czy ja to w ogóle tutaj już totalnie przegrywam, czy miałem jakąś szansę, cokolwiek? Nie, no tutaj już przegrywam. No tak, przeciwnik mnie punktuje. Wieża A1 jeszcze tam po ludzku. Coś można było pokombinować. No tak. Ale zagrałem słabo. No dobra, dosyć tej już słabej gry, bo ileż można. To już jest koniec partii. Odświeżę może. O! Mam nadzieję, że kolor Wam będzie odpowiadał. Ja chyba jednak wolę grać na tym. Się troszkę już przyzwyczaiłem. Co jest? Dobra, jak się kształtuje tabelka?
Czy jest jakiś Polak z kompletem punktów? W ogóle gra 360 zawodników, bardzo ciężki turniej. Krzysztof Jakubowski ma 2,5 na 3. Całkiem ładnie. No dobra, bierzemy się w garść, słuchajcie, to nie można tak... Nie można tak łatwo przegrywać, no nie można, nie można, nie można. Dobra. Tu już jest koniec, dobrze, i tutaj jakaś partia jeszcze trwa. Ha, tu wieża będzie jeszcze męczyła z końcem. A, wieża broni. Dobra, no to jest remisik. Wieża F4, cokolwiek. Dobra, wszystkie partie się skończyły. Czekamy na rundę numer 4. No i kobieta teraz. No nie mogę, słuchajcie. No dlaczego ja mam takie szczęście? I to jeszcze... Tak po zdjęciu patrzę, to jest jeszcze dziewczynka. Już mistrzyni międzynarodowa. No, hinduska, jak zwykle. No. Dobra, jedziemy. W szachach nie ma sentymentów. Przeciwniczka tak długo myśli, czy ma słaby internet. Tak patrzę tutaj. Aby nie lagowało mocno. Pół minuty przewagi. Witam Cię, Domku. Jeden punkt na trzy partie. No ale dwie partie przegrane z takimi dosyć dobrymi arcymistrzami. I wygrana z arcymistrzynią. O! Nie najgorzej. Walczymy. No dzisiaj mam 20 rund do rozegrania w dwóch turniejach w sumie. No tutaj nie. No tutaj przeciwniczka, słuchajcie, ruchu nie robi. No to mi się to nie podoba. Zrobiła. No ale minuta. Minutę ją to kosztowało. Okej, Sycyl, Sycyl, Sycyl. Dobrze, w ten sposób. No dobra, gramy. I będzie E5, no tak grają. Czy to jest teoria, czy nie? Bo tutaj wiem, że biały ma dobrze w tej sytuacji. Czy zasługuje na coś lepszego, pytasz? Ciężko powiedzieć, wiesz? Walczę o mistrza międzynarodowego jeszcze. Zagrajmy tak. Żeby tutaj wysunąć się gońcem. Tak, moim celem jeszcze jest zrobienie mistrza międzynarodowego, byłoby cacy. Dobra, konsekwentnie, no. Grajmy konsekwentnie, Krzysztof. Tutaj też długa roszada wchodzi w grę, słuchajcie. Kusi mnie, żeby zrobić długą roszadę, troszeczkę przeciwniczkę zmylić, ale czy ona mnie tam nie zajedzie? Może jeszcze zagram tak. Z opcją F5 zawsze jest jakaś taka... Taka ciekawa opcja. Nie, C4 tu w ogóle chyba trzeba było wrzucić. Ale wiecie, to też gra... gra w internecie zupełnie, zupełnie inna niż gra na żywo. To weźmy to pod uwagę. Dziękuję Ci, Domku, za dobre słowa. Ja się też czuję troszeczkę mocniej. Ale sprytne zagranie, bo jak zbiję, no zbić muszę. C4. Nie mogę zbić pionka. Fajnie zagrała. Nie mogę zbić pionka, ponieważ będzie C4, tracę figurę. Zagrajmy tak, bronię gońca, ale odejdę sobie tu skoczkiem. O, lubię grać takie pozycje. Takie pozycje to ja w miarę lubię. Teraz pytanie, czy tutaj się potem przerzucę? Jak lepiej? Dobra, koń F6.
bronić na D7, zaraz krótka. A powiem wam, ostro gra moja przeciwniczka. Dobra, bijemy to. I zrobię krótką roszadę. Wie, że bronić trzeba. Co to za końcówka? Wiszą dwa piony. Nie obroni przeciwniczka dwóch. Ale tego chętnie odda. Rozumiem. No ale chyba go biorę. Wyjście jest. Tutaj diagonala będzie paskudna. A z kolei... Idę tak. Z takim planem. Nie biorę pionów. Nie otwieram linii. Spróbuję tego piona jakoś zdobyć. Czy to się uda? Może H5 jest dobrym ruchem. Trochę przestrzeni sobie złapię tym pionkiem A. Może w ogóle wieża zef na C8 i spróbować wymienić hetmany. To będzie chyba dobra opcja. Tak, to będzie bardzo dobra opcja, wymiana hetmanów. Ale przeciwniczka nie daje... Mądrze, mądrze. To jest mądre zagranie. Mam pewien plan. Hetmanem tu. Bicie z F, to ja wrócę. Dobra. Tak? Spróbuję tak, bo tam mam skoczka tutaj. W razie czego. Liczę, że to wieżówka będzie całkiem dobra, bo tu pionek wtedy będzie słabością. Chociaż ona ma mało sekund, to też trzeba brać pod uwagę. Nie, muszę w ten sposób coś zagrać. Hetman bije C5, wieża C8. Dobra, wymieniam to. Jak najszybciej. Teraz pytanie, czy to wymienić? Zostawiam skoczka w grze. Ok, tutaj będę atakował pionka. Aha, jest wieża. Wieża tutaj, dobra. Wiem, o co chodzi. Wieża F4 wchodzi. Skoczek F6, bicie, szach. Będę trochę męczony tutaj. Może tak. Spróbuję tak. Skoczka przerzuci przez G7. Żeby nie było niespodzianek. Na F5 skoczkę mam. Już nie mam. Ryzykowne zagranie. Może tak spróbujemy coś poszalać. Zbić na tutaj do góry. Nie, bo goniec na F6 wróci. Fatalnie zagrałem. Żadnej kąty teraz już nie mam. Ojej, beznadziejnie pograłem. Te A3 to był strasznie zły ruch. Ale z drugiej strony może trzeba zbić tutaj goniec. Będę miał jakość mniej, ale skoczek może coś pogra. Chyba muszę, słuchajcie, zaryzykować. Bo tak wiem, że jest goniec F6. Niestety jest. Mam 20 sekund również, mało czasu. Tak. Ja mam w topkę oczywiście, to jest przegrana pozycja, bez dwóch zdań.
No to jest worek totalny. Dobrze grano. Słabo. Wiesz, że jeden wystarczy. Albo i tak. Okej, no uczciwa przegrana, to nie ma co niestety płakać. Zagrałem słabo debiut, uczciwie przegrałem. Co zrobić? Zerknę sobie na ten debiucik. Może w międzyczasie spróbuję zmienić przeglądarkę, coś mi tutaj tnie. Poczekajcie chwilkę, ja muszę tylko ustawić sobie ten link, żeby tutaj nie... Mi się to nie zepsuło. Mam chwilę czasu na to. No niestety, słuchajcie, no niestety, ciężko. Ciężko się gra. Nie zawsze się wygrywa. Dobra, to jest to, to. Zmienię przeglądarkę. Jestem w turnieju, chyba jestem. To jest to? Nie, to nie jest to. Okej. Dobra, jest ok. Co zrobić, słuchajcie? Zerknijmy sobie na tą partię. No, porażki bolą, no szczególnie takie. Ja już się zasugerowałem niestety czasem, że tutaj już no, jeden z czterech w ogóle jak fatalnie. Oj, fatalnie, fatalnie, Krzysztof. Teraz odbijać się będzie bardzo trudno. Zaraz, 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 zaraz. Moment, moment. Gdzie jest ta partia? Analiza, analiza. Poproszę analizę. Tutaj jest. Dobra, to mnie ten moment interesuje. C4, koniec F6. Ok, koniec E3. No już tu mam lepiej, nie? Roszada, dobra, wieża. Wieża A na C8 jednak pokazuje. A na C8 i tutaj proste granie w szachy. Dlaczego ja tak kombinuję? A nie gram prosto w szachy. Zapomniałem, że... No właśnie, jak się człowiek skupi na jakości swoich ruchów, to dostaje w trąbę. Tak to zwykle bywa. Trzeba zamknąć oczy, grać byle jak. I jakoś pójdzie. Hetman B7 tutaj było ok. Skoczek E4, wieża E2. Hetman. Tutaj Hetman F5 jeszcze takiego ruchu nie widziałem, ale to też zwykle bywa niebezpieczna opcja. Wymienić mi było po prostu korzystniej. Znaczy tak, praktyczniej. Goniec. EF, wieża E5, wieża. EF trzeba było zbić piona. To się też łatwo mówi. Tutaj wieża A na B8. No, przesadziłem. Wieża A na B8. Wieża B8.
Tak. I tutaj H6, królem tędy uciec. No praktyczne decyzje trzeba podejmować. No niestety, słuchajcie, jak się uczy, jak się trenuje, jak się gra, jak się wszystko chce, no to nie ma się wszystkiego. No taka jest prawda. Albo się skupiasz na uczeniu kogoś, albo na samej grze swojej. No tutaj zaryzykowałem, wiedziałem, że to jest zły ruch, no. Wiedziałem, że goniec wraca, to wszystko było oczywiste. Nie, no dobra, dalej nie ma co patrzeć, bo to jest kwestia techniczna tylko, żeby białe wygrały tą pozycję. Więc zapomnijmy o tym koszmarze. No niestety. No chłopaki, tutaj widzę, niezłą macie dyskusję. Nie przeszkadzam, nie przeszkadzam. Bawcie się dobrze. No cóż. O, może zaraz będzie kolejna runda na odbicie. A tak jak już mówiłem, 3 plus 2 to jest przestawienie troszeczkę tempa gry. Też nie jest łatwo. Czekamy na kolejnego zawodnika. O ile tu będzie teraz może jakaś krótka przerwa. Tak też i bywa. Nie znam harmonogramu. Zobaczmy w takim razie, jak sobie radzą nasi polscy szachiści. E4 ma 3,5, 3,5 na 4 punkty. E4. Kim jest E4? Bardzo ciekawe. Damian Śliwicki, wow. Kandydat na mistrza. Damian Śliwicki, no pięknie, no 3,5. Z kim Damian wygrałeś? Zerknijmy. No to jest pewnie też kwestia dnia, jak dobrze komuś idzie. Z arcymistrzem jakimś tutaj wygrał. Znaczy, tak, arcymistrz. Tutaj kolejny arcymistrz pokonany. 2,942. Niesamowita sprawa. No to jestem pod ogromnym wrażeniem. To widzę się. Wow. Tutaj w teraz cztery rundy były. Tutaj remisik w pierwszej rundzie. No tak, i to też łapie skrzydła. No ładnie, czterech arcymistrzów dostał. 3,5 punkta zdobył. No to już jest świetny wynik. Przycięło górę. O, dobra, dobra, już poprawiam. A czemu przycięło? Aha, bo to już jest inna przeglądarka. Zgadza się. Już poprawiam, już poprawiam. Teraz powinno być ok. Dzięki za czujność. No tu chyba jest teraz krótka przerwa. Słuchajcie, jaki plan na drugą część turnieju? Co tu grać? Jak grać, żeby kurczę blade iść do przodu? Jeden z czterech. Ostre lanie to jest, ostre lanie. No ale to trzeba grać w takich turniejach powyżej swoich możliwości. Daleko, daleko nic. No tej pierwszej partii mi, słuchajcie, szkoda. Niestety, tutaj pan Tani, Paweł Jaracz. 3 na 4. Ktoś jest wyżej jeszcze niż te 3,5? Damian Śliwicki? Nie widzę. Nie widzę. Czterdziestu jeden zawodników aktualnie. Jest ok. Dobra, dobra, dobra. Dobra, mamy rundę. Crazy Martin. Jedziemy. Tutaj? Tak jest, z takim ruchem się nie spotkałem. Wybijam. Skoczek bije, to bije. Ok, spróbuję go tutaj.
Postraszyć? Nie, no zrobię roszadę. Tak, zagrał od razu. To nie jest najlepsze posunięcie według mnie. Tutaj A4 wrzucę, żeby opóźnić jego rozwój. Od razu tak zagram. No tak, zagram, tak powiedziałem. Ale B4 ma. To będę musiał A5 wrzucić. No A5 konieczne. B3 może również zagrać. Czy ja to dobrze w ogóle zagrałem? Nie jestem pewny. Jeszcze koń C6? No właśnie. Chyba to fatalnie rozegrałem. No dobra, jest jak jest. Nic nie poradzimy. Skoczek E5 wrzucę. Tego piona stracę. Spróbuję coś pomieszać po prostu. Może hetman H5, może hetman F3. Coś w tym stylu. A jednak. Przestraszył się przeciwnik. Jakiś. No dobrze. Może jeszcze wyżej podciągnąć ewentualnie. Nie, no bo F6. Spróbuję dać mata na H7. Może się uda, może nie. Może na G7 się uda, a goniec F6. Wtedy może spróbuję zagrać F4. F6 ewentualnie. No to zawsze osłabia trochę króla. Tu są jakieś trzaśnięcie na G6 może. Tak, po F6 na G6. Trzeba uważać też na złapanie hetmana. Dobra, i F4. No i taki ruch bardzo taki nieprzyjemny grozi. Tak z niczego zrobiło się coś, prawda? I teraz kwestia, którym pionem? Chyba tym trzeba otwierać linię. No trzeba otwierać linię, nie bez dwóch zdań. I wieżą się wpakować. Nie pozwala przeciwnik na to. No słusznie, że nie pozwala. Ale wybić trzeba. Wejść na wolną linię trzeba. Hetman G7 zagra, to jest oczywiste. Tylko jak to zaprogresować, żebym ja tutaj nie dostał w trąbkę. Na pewno wymienić nie mogę. Dobrze, mam pionki na czarnych polach ustawione, to jakiś plus. No właśnie. Spróbuję. Tutaj jest też bicie. A tu jest bicie, właśnie. Na G6 jest bicie. Tylko, że tu zdobędę pionka, a te piony będą dosyć groźne. Muszę się zastanowić. Zobaczymy, czy zbiję hetmanem. To wtedy się zastanowię, mam więcej czasu, bo jeszcze hetman E5 chodzi mi po głowie. Ale tutaj mam szansę zbić. Zbił królem, czyli zbić nie mogę. Okej. Okay. Szach, szach, szach. Myślę, że taki ruch będzie lepszy na początek. Dobra. I nawet może szacha nie dawać, tylko zagrać coś w tym stylu. Tu wziąć piona albo tego. Najlepiej A. Wtedy szybko się będzie wygrywało. Dla bezpieczeństwa wezmę tego i po sprawie. Tu jeszcze jest B3. Takie zagranie.
ten sposób. Dobra, dla świętego spokoju biorę tego piona i po problemach. Praktycznie. Bronić trzeba. Tak? Hetmanówkę chcesz grać? Mój drogi przyjacielu, no dobrze. Bez tego piona B, hetmanówka już tu jest bezpieczniejsza, lepsza. Król jest odkryty, mu się chowa zawsze na H2, jest w porządku. Aha, łatwo się, słuchajcie, analizuje partie wygrane. I tak przyjemnie się analizuje. Gorzej z przegranymi. No jak tak można? No można tak w ogóle? Pionek bije. Tutaj patrzę. No i to zaraz, zaraz. No to tutaj. Koniec gry. Pionek ucieka. No jaki uparty. Dobra, hetman ze związania nie ucieknie. A może ucieknie? No to jest wygrana, tylko kurczę. Czego ja to tak realizuję dziwnie? Nie no, biję, no muszę to wygrać, no bez przesady. Może nie gram tego najdokładniej, ale... No tak, dobra, jest zwycięstwo. 2 na 5. 2 na 5, czyli tam z niczego zrobiło się zawsze coś. No i dobrze. Zerknę sobie lekko tylko na debiucik. Tutaj C5 grają, C5 tutaj czy nie grają? Grają. Miałeś stresa. W 22 ruchu brałem hetmana? Zaraz zerknę. Dobra, C5, co pokazuje? CD pokazuje, skoczek pokazuje. Goniec E4? Nie no, skoczek D5. Chwilę trzeba dać mu pomyśleć. Tutaj. Koń E5 jednak. A ja roszada. No to są te niuansiki, słuchajcie, w tych debiutach. A4. No to było złe posunięcie, Krzysztof. A4 to było złe posunięcie. Tu trzeba było zostawić i próbować grać w centrum. Okej. No poszło jak poszło, niestety. Tam B3 szybciej trzeba było grać czarnymi, oczywiście. Skoczek E5 i świetna pozycja czarnego. B3 cały czas. Nie ma B3. No to Krzysztof Hetman H5. No to G6. No to cyk, cyk. F4, bicie, bicie. Nadal lepsza czarnych w ogóle? Niesamowite. To ze względu tylko na te pionki, słuchajcie, taką przewagę pokazuje. O, dzięki Ci, Pawle, za rajd i witam serdecznie nowych widzów. Aha, dobra, już zaraz zerknę w końcówce, ok. A w którym to ruchu było te G4, jakbyś mógł mi podpowiedzieć? No to tak szybko lecę, wieża, wieża, tutaj, tutaj. Hetman G5, wieża, grzew F8. Król F8, jednak tu... Tak, tu wchodziło, zobaczcie, piękna kombinacja. Jeżeli hetman zbija, widziałem ten ruch, tylko nie wiedziałem, co po tym. Po tym trzeba tak, tak, i jeszcze tutaj się zbija, drugiego pionka. Ach, to było piękne. To by mogło być piękne, oczywiście. No tutaj myślę, że bez znaczenia. W końcówce, jak mi powiesz, który ruch, to ja tu chętnie zobaczę to. Dzięki, Paweł. A ty, Pawle, chyba też to grałeś, czy już nie grasz? Dobra, mówisz, że tam stał hetman, tak? W ten sposób. Aha, masz, Kuba, rację. Teraz G4, potem H4. No tak. Zobaczcie, jaki ja jestem frajerek, no. Pionki się zechciało brać. To proste. G4, król G5, H4 po hetmanie. Dziękuję, dobranoc.
Rozumiem. Ja też znaczy ja też gram słabo, ale już słuchaj, jest okazja, to gram. Może jeszcze jakiś arcymistrz się trafi. No dobra. Mamy 2 punkty na 5 partii. Dobrze byłoby chociaż te 50% zrobić, prawda? Zaraz, to była 5. runda? Tak, 5. runda. Jeszcze 5 partii. Nie, no to trzeba 5 wygrać, no. Robimy 7 na 10. Ktoś mi tam napisał. Jasne. Okej, okay, rozumiem, Pawle. Do zobaczenia w takim razie o 19. No cały dzień szachy, słuchajcie, szachista to ma dużo roboty. No generalnie to praca umysłowa jest wykańczająca, bo to jest strasznie intensywna robota, nauczanie szachów. A żeby jeszcze to robić dobrze, no to już jest druga para kaloszy. Tym bardziej większy wysiłek. Dlatego szachiści powinni się ruszać, biegać, skakać, tak jak już wcześniej mówiłem. No sam zaczynam to robić. No już jestem w trakcie nawet. Słuchajcie, od początku maja coś tam idzie. Ale to jeszcze nie jest to, o czym marzę. Tak się wyrażę. No wybaczcie też za mój ton dzisiejszy. Troszeczkę, słuchajcie, przymulam w gadkach. No nie zawsze jest świetnie i fantastycznie z energią, ale jest jak jest. Nie ci goryjnie. Oprócz szachów nie zajmuję się zawodowo niczym na razie. Znaczy mam tam jakieś pewne sprawy, które tam próbuję sobie dłubać, ale nie chcę za bardzo o nich rozmawiać, aby nie zapeszyć. Ale generalnie szachy, szachy, szachy. W tym, czym się jest dobrym, to ja już powinienem zająć się szachami. Tuż po maturze trzeba było się zająć szachami, byłoby z głowy. A to nie, to jest kwestia mentalności. No, tak, człowiek dojrzewa do pewnych spraw. I tak jest ok. Od 2011 roku szachuś istnieje, szachuś działa, więc jest chyba całkiem dobrze. No dobra, zerknijmy tutaj sobie na turniej. Czy jeszcze ktoś gra? No grają, może jakiś E4. O, jest, Damian Śliwicki. No niestety poległ tym razem. Kolejna partia? Kolejna partia. National Masters ze Stanów Zjednoczonych kolejny. Jakiś pan w dojrzałym wieku. E4, no znowu mam grać te C5, nie? Dobra, zagram G6 tym razem. Troszeczkę pozmieniam. Żeby nie było cały czas to samo. Zagrajmy sobie D6. Nakamura bardzo lubi grać też obronę pirca. Dobra, F4 to jest ostry ruch. Na pewno to jest ostry ruch. Tu trzeba reagować na przykład tak. Próbować przez B5. Nie wyprowadzać za szybko skoczka. Znaczy można, to też teoria tak pokazuje. B5 grajmy. Jak dalej? Spróbujmy taki C5. Tak, to tak. A teraz tak, tutaj trzymam pole E6 gońcem przede wszystkim. No są trudne schematy. Piekielnie trudne. Może koń H6 w ogóle? E6? Może E6? Może tak. Biały ma tu dosyć łatwą grę, ale specjalnie gram na aferę. Troszeczkę. Może D5 w ogóle kopnąć? O, ciężko powiedzieć. Już zapomniałem, jak to się gra strategicznie dobrze. To są trudne rzeczy. No właśnie. Zagrajmy E6, żeby spróbować konia wyprowadzić. Czyli staramy się tutaj przede wszystkim wyprowadzać figury. Zawsze, w każdych partiach starajmy się wyprowadzać figury. Czy to będzie lepszy sposób, czy gorszy? Nie wiem. Trzeba próbować w jakiś sposób, żeby te figury nasze oddychały. To jest dobre zagranie, bo mi na F6 się wpakuje. Ale jeszcze nie zrobiłem roszady, więc to może. Zbiję, zagram koń D5, spróbuję wziąć pionka. Niech się męczy. Moje figury w centrum będą miały jakąś tam grę i nie będzie ich tak łatwo przegonić. Nie będzie takiej łatwej możliwości, żeby je przegonić. Zagram jak Nakamura. Po prostu zbiję tutaj, pionki wezmę, cyk, 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 policzę. Dzięki Smoku za komentarz. Dobre podejście w turnieju to jest zawsze podstawa, tak jest. Głowa, jeszcze raz głowa. Mój przeciwnik, słuchajcie, bardzo długo myśli. Zużył już ponad połowę czasu na 9 posunięć. Czyli pozycja jest dla niego nowa. Kombinuje. Tak, A4 to jest dobre posunięcie.
Wiem, o co mu chodzi, bo zagra tutaj, tutaj. No dobra, ale B4 zagrać muszę. Chociaż nie, poczekajcie. Dlaczego nie mogę tak? Aha, bo wiwanie na B. Ale mogę też zbić, nie, lepiej. Dobra, gram B4. A i on mi A5 jeszcze może wrzucić. Tutaj. Dobra. Biję i zagram chyba tak. Od razu skoczkiem na D5. Jeśli tak, to tak. Zaraz się A5 podeprę. I teraz będę mógł zrobić swobodnie roszadę. On też będzie czekał z tą strukturą pionu prawdopodobnie i tymi figurami ustawionymi w centrum. Chociaż taki ruch pewnie kombinuje. Jak zagra goniec D2, to będę musiał A5 wrzucić. O, tu jest szach nieprzyjemny. A, ja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 j
Nie mogę odbić, bo zbiję. Będę musiał zrobić Ryszarda do pionka. No dobra, oddamy. Dobra, robię roszadę. Specjalnie tego piona też nie bronię, czekam aż on wybije. A to jest spryciula, słuchajcie. No powiem wam, przeciwnik dobrze gra. Co tu zagrać? Może tak? Kopnąć. No teraz jest ciężko troszeczkę. No, spróbuję tak, obronić, spróbować C5 może. No tak, wybić i C5 trzeba będzie zagrać. Wybił, a goniec A3 jest. Ale paskudnie pograłem. No, pograłem paskudnie. Niestety pion mniej. Popunktował mnie tutaj przeciwnik. Popunktował. Skoczkiem wybił, to ja mam tutaj bicie. Jakość oddam świadomie. Jakość jest oddana świadomie, to bez dwóch zdań. Szkoda tylko, że nie za tego gońca. A nie, słuchajcie, jeszcze mi na C8 może rąbnąć. Co ja w ogóle zagrałem? To Pirc wyszedł jeszcze gorzej w ogóle niż Sycyl. Dokładnie. Totalnie źle. Chcę oddać figurę tak prosto. Muszę, no. Skoczek bije C8. Rety, rety. Wygląda to fatalnie. Żadnej kontry też nie mam, nic. Ale jak to mówią, póki piłka w grze. Może jakieś czary mary się zrobi, ale tu wątpię. Przeciwnik, chociaż przeciwnik wolno gra, to jest jakaś moja nadzieja. Tak, uciekam. A tu na F7 jeszcze wisi. Jezu, jak ja podstawiam. Chociaż tu też za dużego wyboru nie ma. A tu jeszcze. O, jasny gwint. No w ogóle jest tragicznie. Co mam teraz? Mniej. Całą wieżę. Więc muszę wykorzystać siłę. A tu jeszcze miałem wtrącenie z szachem. No mam tu wtrącenie z szachem. To wykorzystam. Hetman C6. Pionkożerstwo się nie opłaca. Spróbujemy tak. Tak, wieża wisi, ale tutaj wisi. Tu coś z odsłony skoczkiem może się zadziać, ale się dzieje. Nic się nie dzieje. Dobrze zagrał. Nic nie mam. Tak, spróbujemy. Jeszcze lepiej. Pograł. Gońca zachowam, tu spróbuję coś zamieszać. Grozi szach z odsłony. O rety. Nic nie widzę. Mam chwilę czasu. Oj, pograłem strasznie źle. Tak, jeszcze? Tak, spróbujemy. Tutaj. Wymiana hetmanów.
A jak nie wymienię, to będę miał gorzej. Nie mogę wieży wymienić, muszę czymś grać. Dobra, wyrównałem. A tu mi leci. Tutaj nie wyrównałem. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Uratowałem trochę. No to teraz jest dobrze, pionek więcej w ogóle wyszedł. Orety, tak, już nie wiem co grać, królem na G7. Ale się porobiło, słuchajcie, zwariowana partia. Dajmy szacha. A mogłem piona wziąć. Nie wziąłem. No powiem wam, że widzę słabo. Nie wiem, to już tak może. I tak. Mi się nie wpakował w jakieś maty, ucieknę daleko. Czas jest, plus 2 sekundy. Nie no, chyba trzeba wieżę zachować. A to tutaj. Aha, skoczkiem się zasłania, wracam. Co to za partia? Tak. Dobra, tu już jest podstawka. Rety, słuchajcie. Masakra partia. Działo się tutaj, słuchajcie. Działo się. Nie wiem, co mam powiedzieć w tej sytuacji. No, niezasłużone zwycięstwo, ale... Zerknijmy, jaką przewagę pokazywały, tutaj komputer pokazywał dla białego. Jestem wielce ciekawy. Pograłem jak ostatni osioł, ale to naprawdę coś nie tak jest z moją grą. Tu już jest co? Co to za pozycja w ogóle? Dajmy tutaj komputerowi chwilę pomyśleć. Koń H3. No to trzeba, tak jak już mówiłem, trochę trzeba tutaj teorii liznąć, żeby i zrozumieć. E6, no na blicu to wiadomo, że w partii klasycznej w życiu bym tak nie zagrał. Na blicu to jest troszeczkę inna bajka. Tu bardzo dobrze grał przeciwnik. Koń A4 jednak pokazuje. Czyli wziąć piona. A tu nie ma bicia przecież, bo jest goniec D7 na końcu. No tak. Teraz to jest takie proste. Przy analizie. Tu pierwszy babolec chyba nastąpił. A5. Tu się trochę ścieśniło. G3. Aha, bo chciał gońcem zagrać. Bardzo, bardzo tak grał przeciwnik. Zachowawczo, zbyt mocno. No tak, to jest ogromna przewaga już. Robi ze mną co chce. Lorety. Tak, tak. A tam goniec D4 miałem jeszcze? Co to dawało? Goniec D4, skoczek B3, skoczek F6. Nie, tak nieważne. Tu. Koń E5. No w ogóle tragedia. Na F7 jeszcze wisi wszystko i koniec partii jest. Tu jeszcze widełeczki. No ale... A wtrącenie na D4 było... No tutaj pionkożerstwo ze strony mojego przeciwnika jest niepotrzebne. Zupełnie. D5, tak. Hetman C6. Dobra. Goniec A1, hetman A1, hetman A5. Pokazuje, żeby po prostu brać materiał. Tutaj, potem tu. No tak, ocena komputera. No ale tutaj człowiek gra, więc starałem się coś tu namieszać. Co on tu pokazuje? Tak. Bicie hetmanem, skoczek z piątki tutaj. No racja. Proste granie, tak. Teraz to się widzi.
I skoczek wraca tutaj, tu jest związanie, ale to trzeba. No tak. Goniec F3 też nie ma, bo jest bicie chyba i niebezpiecznie się robi. Ale to się łatwo mówi. Dobra, tutaj poszło, tak. Skoczek, słuchajcie, tu wszystko wisi. Co tu się działo? To nawet pokazuje, żeby wziąć wieżę. No pewnie, że tak. No ale to wiecie, to hetmana się nie chce oddać. Bicie poszło, wieża E3, dobra, goniec. Bicie skoczkiem tu, bicie. No to teraz już wyszło całkiem dobrze, nie? Teraz to już wyszło dobrze. O, rety, rety. Co tam się działo? Tak, pionka wezmę, jeszcze gońcem odbił. No i kwestia też techniki. Może to jest remis, ale goniec zawsze jest lepszy. Jest przede wszystkim pionek więcej. No dobra, nieistotne. Zapomnijmy o partii, nie męczmy materiału za bardzo. Zerknijmy na zawodników tutaj. Może ktoś z Polski gra. Gra Funo, zaraz zerkniemy na Funo. Reszty nie widzę. Dobra, niech będzie Funo. Funo przegrał. Oj, nie ma lekko. Jedna partia. Białe wygrywają, ok. No widzicie, arcymistrzowi z Indii również nie idzie zbyt dobrze, jeżeli on gra czarnymi, a na to wygląda. No tutaj jeszcze białe walczą, tak, ale to. Znaczy czarne jeszcze walczą, ale to już bez znaczenia. To jest kwestia też techniki. Myślę, że dosyć prostej, tam wieżą D4, król F4, tak. Pionek zdjąć. No czarne niepotrzebnie gra chyba. Też niepotrzebnie się męczy. A tutaj można zrobić dużo takich spokojnych ruchów, tak. No wieża ucieknie na pewno. To jeszcze na mata trzeba było uważać, jasne. No coś czuję, że biały w ogóle zremisuje zaraz tą pozycję. Zaraz tutaj czeską pewnie podliczy to jako remis. Będzie ciekawie, jak będzie tak się bawił biały i powtarzał ruchy. No, wieża D4, tak jest i królem tutaj. Koniecznie. Królem, proszę pana. Tak. I królem na G5. Na G5. Nam się też łatwo mówi, prawda? No tutaj grozi mat na H6. No, jest mat. Nie, nie ma mata. To tutaj gońcem. Aha, dobra. Chcę do komputera włączyć. Dobra. Po partii. Tak, czyli mistrz międzynarodowy wygrał z arcymistrzem hinduskim. Okej. Okay. O, to przy moich 3 punktach nie jest najgorzej. Dobra, nie znam pana. CM, hiszpański zawodnik. Dobra, jedziemy. D5 wchodzi chyba, no właśnie. Dobra, będę grał po prostu końcówkę, taką myślę, że ciut gorszą z rozwojem. Ale para gońców to zawsze jest jakiś mały atucik. B2. No takie symetryczne granie. No nie lubię takiego grania, ale spróbuję coś tu wyrzeźbić. Lekko nie będzie. Kwestia debiutu, czarny bezproblemowy raczej.
Skoczek C3, jeszcze ewentualnie wieża E1. Dobra, figury grają. Para gońców przy nadziei. Tutaj są ograniczone pola dla skoczka czarnopolowego. Skoczek również tu nie ma dobrych akcji. No, jakiś A5 może to tutaj. Teraz trzeba będzie wieżę wyprowadzić, tak? Wieża C1. Wieżami muszę grać, to nie mam wyjścia. Może to jest dobry moment na E4. Może na goniec H3 to jest dobry moment. Chociaż może trzeba było poczekać. Aj, nigdy nie wiadomo. Dobra, jedziemy tutaj ostatnią figurą. Co to za ruch? To tutaj gram. Chyba. Dobra, nie myślę, gram. Oj, żebym nie przesadził. Tu mi zbije. Tu będzie wisiało. Tu zbije, tam zbije. Dobra, gram tak. Jeśli skoczek B4, to ja zbiję tu. A już idzie na noże wszystko, ale to te G5 mnie sprowokowało, żeby tu osłabić punkt F6 i tu uderzyć. Tak, tak, tak. A tak można? Mogę na G5 zbić, ale czy to coś zmienia? Chyba nie. Za wiele to chyba nie zmienia, po prostu para gońców. Zagrać, jeśli wieża C2 i tego pionka wziąć. Ten wieża C2, wieża A2, też takie plany ma. Dobra. Lufcik dla króla by się przydał. No koniec dobry, myślę. Też jak progresować, nie? To jest zawsze ten, zawsze ten problem. Na szczęście mam trochę więcej czasu, mogę pomyśleć. Dobra, zagrał, czyli idzie na to. No dobra, ja też na to idę, nie mam wyjścia. Idę pionkiem H. Nie, bo on tu mi wejdzie. Tak, zagrajmy. Wieża B3, goniec D3, o coś takiego. No, król mój też jest w takich siatkach matowych, trzeba bardzo uważać. Jednak tutaj od razu bić muszę, to wyjścia nie ma. Grajmy tak. Tutaj to szach. Ok. Idę H4. Muszę iść też pionkiem. To nie mam też za dużego wyboru. Mogę też spróbować. Nie, no to idę. Idę tutaj. Połączone, gońce połączone. Tak, muszę tak. Jest wieża H3, ja widzę ten ruch. Bo mam zawsze tutaj gońca jeszcze na G6 i potem król G2. Mogę być szybszy po prostu. A już teraz pionek na H6 będzie podparty przez... Tu jeszcze skoczek F6 jest takie posunięcie. Gońce też bronią na B1, na B2. Nie, no tu powinna być wygrana. Tak obiektywnie patrząc, tak na szybko. Król H2 może też jest dobrym ruchem. Okej. Mówiłem o szachu.
Mówimy o tym ruchu, tak? To teraz wieża w ogóle jest w pułapce. No to już kwestia właśnie czasu, że miał mało przeciwnik. Tutaj jeszcze, to mam opcję bicia na D5 również. Tak zrobimy. Ajajaj! To nie widziałem. O rety. No to przesadziłem, Krzysztof, przesadziłeś i to grubo. No może jeszcze się uda coś tutaj przeciwnika postraszyć. Remis. Zbił. A, na różnobarwne. Tak, tak. Może wygram jeszcze. Oj, mam większe szanse. Ja tym końcem przytrzymam tu wszystko. Tu. No to tu. Wygrywam. Ła! Kolejny farcik. Aczkolwiek wygrana była, podstawiłem taktycznie. No nieistotne, nie komentuję już tego za dużo. O, by wieczorem było lepiej w drugim turnieju. Punkt jest punkt. 4 punkty na 7. Nie jest źle. Nie jest źle. Jeszcze 3 rundy. No to nie jest źle. Słuchajcie. Walczymy. Ale od razu, no kurczę, muszę zerknąć jednak na tą partię. Jednak muszę. Zobaczmy, co tutaj było nie tak. Teraz po C5. Co tu grać? A3 najlepsze, to co poszło, więc G2 bicie. No takie zwykłe granie. Pozycyjne. Szybka analiza, no. No i wymienić. No tak, no to tak jak już wspominałem, para gońców troszeczkę to rekompensuje. Zawodnicy, którzy lubią grać bez hetmanów, no to byliby bardzo zadowoleni. 6 na C1, tak. E4, końce 7, E5. Ciekawe, że pokazuje, żeby iść szybko pionem, gdy jest okazja. Tak sobie to tłumaczmy. No tak, może by była to ciekawa opcja. Jeżeli byśmy zagrali tak, skoczek C7 według komputera i E5. F5 nie bierzemy pod uwagę. Dlaczego? Bo skoczek G5 i tu się robi groźnie. Dobrze, powiedzmy, potem F4 można podeprzeć. No powiedzmy F5 pod uwagę nie bierzemy. Ewentualnie bicie, tak? Bicie, a tu się dużo upraszcza. Goniec bije, tak? No jak zbije tu, to zbije tam, to nie może, więc musi zbić tu, bicie tak. No i chodzi o to, że ten pionek izolowany został, tak? Tyle tutaj gry i zostaje jeden izolowany pionek i mała przewaga, żeby to realizować. No nie jest łatwo. Nie jest to proste. No dobra, słuchajcie, nie chce mi się na to patrzeć. Zerknijmy na lepszych zawodników, mamy chwilę czasu i okazję. Tylko w pierwszej kolejności szukam Polaka gdzieś tutaj wyżej. A nie, to nie jest też pewnie ustawione. E4, czyli mamy Damiana Śliwickiego. Damian Śliwicki ma 3,5 punkta nadal i walczy. On gra teraz białymi. Zaraz, jak to wygląda? Czarnymi. No, Damian jest czarnymi. No, to jest zwycięstwo. Tak, tak. No, to wygra. Będzie miał 4,5 punkta. OK. I to z niebyle jakim zawodnikiem? 2620, słuchajcie. Z FM-em. No trzeba uważać tutaj na takie ruchy. Myślę, że szach nikomu nie zaszkodzi. Podstawiłeś, Damian. Ojejku. No to remis. To może z Damianem w ogóle zagram. Zobaczymy. No podstawka, no zdarza się właśnie. Kurczę, to jest to. Zwycięstwo w kieszeni. Mati Bar, czyli Mateusz Bartel. Gra białym kolorem. A słuchajcie, to jest ten słynny angielski szachista. To jest bardzo dobry szachista. Czekajcie, czekajcie, czekajcie.
Jones Gawain, dobrze czytam? Nie wiem, poprawcie mnie w razie czego, a to jest piekielnie silny zawodnik. Tak, grają panowie na sekundach, więc tutaj. No, biały nie ryzykuje niczym, oczywiście. Więc biały może sobie tutaj próbować dużo grać. Czarny z remisu jest oczywiście zadowolony. Tutaj, a nie tutaj? Przejście tędy. No, a tak, myślę, że tutaj będzie podpisany remis. A, jednak walczy. Tutaj wymiana. Dobra. Tylko, że wiecie, tutaj cztery punkty czterom nierówne. No jednak Buchholz jest bardzo ważny. Pan Hess z Czeskoma przegrał. Dobra. Co się dzieje dalej? Czy ktoś tutaj gra z tych wysoko postawionych arcymistrzów? Nie widzę. Nie widzę, nie widzę. No dobrze, czekamy grzecznie na kolejną rundę. Jeszcze tutaj może coś zerkniemy na rankingi 2700 chociaż po partii. Okej. Jak ja w ogóle w tabelce stoję teraz ze swoimi czteroma nędznymi punktami, albo i dobrymi. W sumie nie ma co narzekać. Nie no, tak wysoko nie mogę siebie mierzyć, chyba niżej. 4 punkty szachuś, 115. No dobrze. Nie najgorzej, powiedzmy, na ten moment. Trzeba by było jeszcze wygrać 3 partie, nie? I byłoby świetnie. Dobrze, zobaczymy. No dobra, słuchajcie, cierpliwie czekamy na kolejną rundę. Tu się pewnie partie za chwilę pokończą. Losowo sobie zerknijmy na jakąś. Okej. Czekamy na kolejną rundę. Chwila ciszy, wybaczcie, wybaczcie. Już się poprawiam. Jest też moment na jakieś pytanka, słuchajcie, no ale widzę, że tutaj też jesteście zmęczeni troszeczkę. Czekamy na turniej o 19. No, ta przerwa by się na pewno przydała. Godzinka przerwy na pewno będzie przed turniejem, więc dobrze. Okej. Przypomnę, że w tym turnieju gramy 10 rund, 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Również są tutaj nagrody finansowe liczone w dolarze. Dokładnie nie pamiętam jakie, ale chyba jest 6 czy 8 nagród. Całkiem sympatyczne te nagrody. Oczywiście na nie kompletnie nie mam szans, nawet już w tym wypadku, ale to nieistotne. Już jest pytanie. Jak uważasz, można osiągnąć tytuł GM-a samą nauką i pracą, czy trzeba mieć w sobie nutę geniuszu? To znaczy, nie, geniuszu nie trzeba mieć. Pracą i nauką możesz wyrzeźbić tytuł arcymistrza, jak najbardziej, według mnie. Entuzjazm, dobrze, bardzo dobrze. Na pewno talent pomaga w osiągnięciu tego tytułu lub innych tytułów szybciej, ale pracą można zrobić naprawdę wiele, szybko. Znaczy wszystko można zrobić, no, pracą. Arcymistrza również. Ja myślę, że słuchajcie, nawet jak ktoś by miał lat, powiedzmy, to tak strzelam, 40, tak? I nauczył się grać w szachy w tym momencie, poznał ruchy.
No może byłoby to trochę trudne zdobyć tytuł arcymistrza, zaczynając z wieku 40 lat, ale dalibyśmy sobie lat 10 około. Mieć fundusze i dużo czasu i mega zaangażowanie i chęci. Może jest to możliwe, żeby zdobyć arcymistrza. Kto wie? No nie słyszałem o takim przypadku, ale ciekawy eksperyment. Na przykład jakby taki, powiedzmy, milioner któryś, który byłby szachami zafascynowany, poznał te ruchy w wieku lat 40 i spróbował, czy tam nawet 45, tak? Przecież to nie są starzy ludzie. Znaczy ja tak patrzę pod tym kątem, że ile czasu trzeba, żeby zdobyć tego arcymistrza, bo wiadomo, głowa nie ta, bo jakbyśmy zaczęli grać w wieku 70 lat, no to byłoby chyba ciężko tego arcymistrza zdobyć. No to jest ciekawy temat w ogóle. Ciekawy temat. No ale przede wszystkim czas, no fundusze na to i chęci. I wysoki poziom jest jak najbardziej dobry, bo wtedy sobie bierzesz trenera ze sobą na turnieje. Trener cię przygotowuje, jest takim twoim menadżerem, trenerem, powiedzmy, tak? Ty dużo pracujesz, trzeba dużo grać turniejów szachowych w ciągu roku. No, myślę, że wtedy można i z 16 turniejów w roku rozegrać. Dobra, my tu gadu gadu, a tu mamy arcymistrza. No nie znam arcymistrza, Kanada. Jedziemy, słuchajcie, mam chrapkę, bo kurczę, dobra, gramy, już nie gram pirca, tylko gramy C5. I jedziemy. Twardą ręką, nie ma co. Tu ma być wynik teraz. Głowa, głowa, Krzysztof, głowa. Bez stresu. Wybił. Co mnie cieszy. Jedziemy. Tu wiem, że te ruchy są na pewno możliwe, aktualne. Koniec A7 zagrać trzeba. Hetman G4, tak? Dobra, tak się gra. Ja wiem, że tak się gra. G5? G5 analizowałem chyba wcześniej. G5, Hetman H4 tu. Dobra, gram G5. Takiego ruchu jeszcze nie grałem w partii, więc spróbujemy. A co tam? Się będziemy czaić. Jak hetman H5, to jest H6 chyba. I długa, nie? Taki plan. Jedziemy na niego. Pewnie się zaskoczył. Dobra, H6 tu zagrać należy koniecznie. Dobra. Taki ruch jest oczywiście jak najbardziej słuszne. Czy on mi przepcha tutaj? Wybić to, czy nie wybić? Zostawić, czy nie zostawić? Hetman C7 może. Nie, hetman C7 nie mogę. Nie, no mogę. Wszystko mogę. Tylko kwestia, co dalej. Oj, Krzysztof, się wpakowałeś w komplikacje, jak zwykle. Może dać szacha? No powiem szczerze, że tak w ogóle. No może tak, faktycznie, bo F5 bronię gońcem. Tutaj jak będzie strzał, to wybije gońcem. Wieża A7 zawsze obroni. Tego gońca chcę zjeść. Już się nie nastawiam na to, żeby robić długą roszadę, tylko król w centrum zostaje. Dobra, wybił. Może wtrącić najpierw, czyli wybić tu. Tak zrobimy. I tak. Dobra, wieża A7, bronimy. Okej, okay, wiem o co mu chodzi. Dlaczego nie mogę zbić? Potem co się stanie? Chyba to zbije. Go nie zbije H6 wtedy? Zbije tak. Szacha damy.
gram. Tu bronię na h6 i teraz jest opcja wieżą. Na g8, żeby wieża grała. Gońca mi brakuje w grze oczywiście. Spróbuję gońca wyprawić, bo widzę wieża e2 jest takie posunięcie. Goniec musi grać. Żeby było śmiesznie, ja tu jeszcze roszadę mogę zrobić. To by było niezłe zaskoczenie. Ale roszada będzie słaba, oczywiście. Wieża f3 w ogóle jest też, tak? Dlatego wieża g8 było słabe, bo tu pion na h6 wisi. Wieża hetman d4. No tak, a5 trzeba, bo tutaj muszę... Taki ruch, o kurczę, co tu się dzieje? Ciekawe zagranie, skoczek f4 i się robią małe problemy. Czas mi ucieka, nie? Otóż to próbuję tak. Tutaj, żeby wzmocnić. Aha, bije mi na H6, ale to na E5. Dobra, to jest ok. Taki ruch wieża E7 jest potrzebny. Czasu mam mało, muszę przyspieszyć troszeczkę, bo będzie panika. Może teraz hetman G3 też można? Można, no, mogę tak chyba. Najwyżej piona oddam na H6, a to bez znaczenia chyba większego w tym wypadku. Się hetman lekko łączy z wieżyczką. Zbije pionka na H6 oczywiście. Tutaj się chce przedostać cwaniak na tą stronę. Wybił jednak. O! Aha, i teraz w ten sposób chce mnie tutaj jechać. Tak, grajmy. Też muszę aktywność łapać. Tu mi się wpakuje. Ajajaj. Bardzo nieprzyjemny ruch. Ojej, podstawiłem. Ojejku. Zapomniałem o skoczku. No. Kurczę, Felek. No, teraz jestem zły, słuchajcie. No jestem zły, no. Czułem, że tu jest dobrze. No czułem, że tu jest dobrze, no. Ajajajajajajaj. Ja rozumiem, arcymistrz, no ale co z tego? G5, chwila, małe emocje się tutaj pojawiają. Czy tu jest G5? Król F8 cały czas, Krzysztof. No dlaczego król F8 nie grasz? No tak, ja ten wariant przecież robiłem. Robiłem ten wariant, zapomniałem. Teraz już będę pamiętał, że trzeba tu grać król F8, a potem H5 i G5. Taki plan jest. G5 to jest bzdura. No wchodzi, H6, ok, ale ta pozycja całkiem do gry według mnie jest. Tutaj, bić, nie? Bić. No to są konkrety, więc konkrety już trzeba mieć przeliczone w domu. Ok, bicie, goniec G5, coś takiego. No tak, bo tutaj na E5. No dobra, zagrałem w ten sposób. Poszło, to poszło. Bicie. I tu już tak fatalnie stoi u mnie? Możliwe, bo ze względu na tego gońca, który nie grał w ogóle w tej partii. Title Tuesday jest o 19, później. Że 7. Sprawdźmy, jak to poszło, tak. Szach tu hetman, wydawało mi się, że tutaj jakoś tam gram, powiedzmy. A5 tu. C5? Jeszcze jakieś pokazuje wieża E7. Może to wieża, może wieża E7 pasywna. Ale to wiecie, komputerowe ruchy to ciężko. D4. Goniec A6. Czyli olać piona tego i grać goniec A6. Figura musi grać.
Tak jest. Oj, Krzysztof, ale pograłeś. Wybił, wybił. No, końcówka gorsza. To się wszyscy. Przepraszam najmocniej. To się wszyscy zgadzają. A to, że podstawka, no to już druga sprawa. No, tu jeszcze w ogóle taki ruch wieża D4 jest na jakąś aferę. No to podstawka to jest już drugorzędna sprawa. Dobra, nieistotne. Szkoda. No 4 na 8, tak? 50%. No to dwie wypadałoby wygrać. No, było ciekawie, było, było, było. Ale już poprawię debiut po prostu. Już poprawię w następnym ruchu debiut. Zerknę sobie jeszcze, co by tam po królew 8 mogło nastąpić. Tak sobie troszeczkę spojrzę. Teraz królew 8, zapamiętajcie ten ruch. Król F8. Jeszcze raz. Dajmy mu jeszcze chwilę pomyśleć. Król F8 najlepsze. G6, dobra. Król F8, przestawmy. Dobra, co on tu pokazuje? Goniec D2 pokazuje, tak? Hetman H5 pokazuje. Ale dobra, ja się takich ruchów nie boję. Ja lubię grać z królem F8, jak mam wieżę na H7. Powiedzmy goniec D2, że zagra. Czyli wyprowadzi figurę. Czy jest ruch H5? Jest. Hetman F4, tak, jest taki wariancik. I G5 jest? No jest taki wariant, na pewno. Tam trzeba też wiedzieć, jak dalej grać w ten sposób. No to takie na aferkę, na blicka starczy, nie? Król G7 w ogóle? Bardzo ciekawy ruch. Taki, powiem wam, mega. Król G7, król G8, król G7? No może i tak wyprostować. Powiedzmy tak zagramy, niech on tu się rzuca. H4, G4, hetman F4. No mocne, on tu już piona wziął. No i bym wziął i konia 4. No i dobra, wezmę piona. Taką partię będę następną grał. Chociaż też może być ciężko. Jak za szybko pionkami tu wyjdę albo królem. Ja bym tutaj coś innego spróbował. No dobra, powiedzmy król. Tak. No to będzie lepsza wersja zdecydowanie. No może spróbujemy sobie zagrać C5 i goniec B7. Tak po ludzku. Przeciwnik się może tutaj troszeczkę pogubi. Dobra, co będzie, to będzie. Zobaczymy. Partia następna pokaże, o ile się trafi ten wariant. No, mamy tutaj już po tej. Jest już po tej partii i nic nie zrobimy. Już z tym nic nie zrobimy. Funo gra z silnym mistrzem międzynarodowym. Wygrana czarnych była, tylko nie widziałem kombinacji. Teoretycznie to jest remisik. Wieża H3, ciekawy ruch. Mat w 15? Wow. No to są już kozaki ruchy. A, będzie remis. No, na sekundach ciężko. Jak to się, słuchajcie, łatwo obserwuje, prawda? Jak ktoś inny gra. Oj, jest mat. A to sekundy. No właśnie, to jest to. Ajajaj. Bywa. Igor Łysy. Przegrał. O, Krzysztof Jakubowski gra czarnymi. O, ciekawa końcówka. Chyba remis, co? Nie, zamknę. To w ogóle. A, teraz wygrana. Wow. No tak. Okej, okay, gratulacje. Sergiej Azarow, remisik. No, czyli zaraz będzie runda numer 9, przedostatnia. Za moment. Cierpliwie czekamy.
Co się dzieje? Wszystko porówno. Są jakieś sztuczki czy remisik? Remisik. Koń H2. Sto ruchów bite, słuchajcie. Grają ludzie trochę, co? Trochę grają. Oj, skoczek F5. Ajajajajaj, to boli. No niestety, to bardzo boli. Dobra, runda numer 9, poproszę. Mamy tutaj, słuchajcie, trzech faworytów. Trzech liderów. A my gramy z mistrzem FIDE. Z Holandii. Nie wiadomo z kim. Okej. Okay. A6, no dobra. Tak też grają. A spróbuję zamieszać. To jest chyba nie najlepsze posunięcie, ale spróbuję pomieszać. Ja wiem, że to jest gorsza pozycja. Hetman musi zbić na F6. Inaczej czarne przegrywają. Stara, sprawdzona pułapka. Goniec E2, wtedy spróbuję goniec H5 z takim planem. To jest ciutkę na aferę. No jest pułapeczka, dziękuję. Hetman F6, biorę jakość, tak. Wpadają często w pułapki właśnie ludzie tutaj. Któryś to już raz się udało. Co nie znaczy, że to już jest wygrana, prawda? Ale to jednak... Jednak ten plan zadziałał, tak? No musiał, tak wiadomo. Damy szacha, zderoszujemy króla. Chociaż nie, on nie musi jeszcze chyba królem uciekać. Nie, no chyba musi, bo sam dam szacha i skoczek ucieknie. Więc musi zbić skoczka, ja dam hetmanem szacha. Dokładnie, tak. No pion jest pion. Goniec E7. Hetman G4 na pionkę z tempem. Tutaj trzeba bronić. No i tak, coś w tym stylu, nie? Skoczek C6, wieża D1. A tu jest jeszcze ruch H5, nie przewidziałem. A nie, wtedy ja zbiję tu, co ja wygaduję. No wieża grać musi, grozi jakiś taki ruch. Zawsze to wieża w grze. Aha, tutaj idzie, żeby mi króla zderoszować. Może tak? Aha, chce mi tutaj też wejść. Może warto zbić pionka jednak. Chociaż wiecie, jak to bywa. Z tym biciem może koniec. Zderoszuje króla, to nic. Niech deroszuje. Figury grać muszą. Skoczek C2 to po prostu król F1, no i gramy dalej. On się na D5 tutaj zapatruje na pewno. Skoczek E3 grozi. To jeszcze widzę. Tak. Trochę zepsuję strukturę pionów, ale potem z planem wieża D2. Z wymianą tego paskudnego gońca. Hetmanem.
No właśnie, jak hetmanem to skoczek D4. Nie no, hetmanem. Hetmanem. Dwa, cztery, sześć, dwa, cztery, sześć. Sześć na sześć pionów, trochę te piony porozstrzelane. Szybko wieża musi iść do gry. Król E2, wieża D2, skoczek E4. Okej. Nie, wieża. Lepiej wieżą gdzieś tam podziałać. Teraz myślę, że skoczka mogę złapać. Przepraszam bardzo. Goniec F6, D5. No, przeciwnikowi kończy się czas powoli. To jest dobra dla nas wiadomość. Będzie lekka nerwówka tutaj. Okej. Zagrajmy od razu tak. Dlaczego by nie? Tutaj. Bije. Zawsze grożę takim ruchem. Albo takim. Tak, skoczek zbije, ja wiem, ale mam taki ruch, który chyba wszystko trzyma i grozi tutaj wzięcie. O, wow! Kurczę, nie zauważyłem tego. Co jest ze mną? No nic nie widzę. A wzięcie wieży jeszcze jest. O rety, słuchajcie, no podstawka znowu. Jak to boli. Jak to bardzo boli. Kompletnie przegrana. Wygrana partia stała się partią przegraną. No, dziękuję bardzo, Krzysztof, ale jesteś frajer po prostu. Myślę, że zadziałało tutaj zbyt duże rozluźnienie z mojej strony. A zwykle tak to bywa. Zerknijmy sobie na tą pozycję. Wieża G6, tak. Wieża E6. Co ja tu pograłem w ogóle źle? Dlaczego ja tak źle zagrałem? Tutaj, król D5, wieża H6, no tutaj w ogóle, ojejku, myślałem, że tu już po prostu zdobywam figurę, jeszcze goniec E5 było, to też widziałem, ale no, na F3, nie no, oczywiście, że tutaj trzeba odejść i się nic nie dzieje. I wygrana jest po prostu bardzo łatwa. Witam cię, strzelcu, witam, ale trafiłeś na słaby moment, niestety. No bardzo kiepsko, słuchajcie, 4 punkty na 9. Ostatnia partia jeszcze została. No to bardzo słaba partia. No tu nie ma co patrzeć. To jest w topach. Dobra. Przemilczę to po prostu. Mi się nie chce. Włączę wam jakąś partię silniejszych zawodników, bo nie ma co patrzeć. Kuzubów Juri. Remisik. No wybaczcie. Niestety nie dyspozycja dnia za bardzo. Ten zawodnik... gra interesująco i bardzo silnie. Tam tutaj na dole białymi chyba on gra. Tak, białymi.
3 sekundy, 4. Jest ciężko. No tak, z matem. To są trudne takie geometryczne pozycje. Jak król jest słabo ustawiony, no to... To się łatwo mówi, słuchajcie. Łatwo się mówi, gorzej wykonać. Prawda? Mateusz Bartel. Sprawdźmy, jak sobie radzi. Gra czarnym kolorkiem. Walczył remis. Na sekundach znowu, to jest ten ból. Mówią, że skoczkówki jak pionkówki, więc... Wygra na białych się szykuje. Oj, tu skoczek wejdzie tutaj. Pionka będzie chciał zbić. A nie lepiej tego było wziąć, panie Mateuszu, na H3? Może ja się nie znam, ale pion bandowy chyba miał większe szanse. A może ja się nie znam. No pachnie to remisem raczej, chociaż to nie jest takie proste. Ciekawe, może czarne jakimś cudem. Remisik powinien być. Bo tutaj chyba się wymieniają pionki. Czy ewentualnie cały czas szachować, to też jest opcja. Nie, ale to wystarczyło wymienić hetmany, no to te też tak sobie zerknijmy. I wymiana hetmanów, tak. Tu białe jeszcze ma szansę w tym wypadku. No właśnie. Wymiana hetmanów. Sam grasz w necie. Gram tragicznie przez 2 dni, ale to możliwe, że po to po moim ostatnim turnieju na żywo moje umiejętności internetowe spadły. O, grałeś na żywo. Fajnie. A gdzie grałeś, strzelcu, na żywo w szachy? Pewnie turniej jednodniowy. Jak nie mam, bo festiwal, chyba że na festiwalu grałeś w Łazach. Nie wiem, no to poczekamy na twoją odpowiedź. Co tu się dzieje? No nie, no to już jest dogorywanie. Orysdwowk. No cóż, no słuchajcie, turniej niezbyt dobrze idzie. 4 punkty na 9. No, ciutkę słabo, nie mogę przebić bariery tych 6, ponad 6 punktów. Taka magiczna bariera. No zobaczymy, co to będzie na turnieju w Titled Tuesday. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Jakąś świeżość trzeba w sobie zebrać i próbować jakoś lepiej grać. No ale póki co jeszcze czeka nas ostatnia runda, więc walczymy do samego końca, nie odpuszczamy. Tak jest, panie smoku, działamy. No tutaj biały próbuje, tu jeszcze mogą grać i grać i grać, słuchajcie. O rety, jak jeszcze mogą długo grać. Remisik, tu jest zapis partii. Nie, czas leci. Ponad 100 ruchów już. Tu biały będzie bronił pionka, łatwiej się wtedy remisuje. Myślę, że nie ma szans przejścia, ciężko chyba technicznie to wygrać. Z reguły wieża z gońcem na wieżę to jest remis. Teoretycznie, ale to się bardzo trudno bronić. Łatwiej jest wygrywać gońcem i wieżą. O, tutaj czarne znalazły już opcję. Tak. Wieża wrócić musi.
czy będzie rekord ruchów. Ja widziałem tu chyba ponad 140 czy 160 w jednym z turniejów. Jest to bliskie. Jak pionek ruszył, to znowu mają swobodę gry. No, smoku zostawia siły, tak? No, regeneracja, tak? Szybki posiłeczek, jakiś pół godziny snu i jedziemy. Nie, no spoko, to wiecie, tak naprawdę, no, emocje jakieś tam są oczywiście w tym turnieju i jak w każdym, ale trzeba to troszeczkę z przymrużeniem oka patrzeć na to, tak? Wiadomo, każdy chce wygrywać. Nie da się zawsze, no, trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ważne, żeby nie odpuszczać i tyle. 6,5 na 9 strzelców zrobiłeś w turnieju na żywo i 3 oczka elo do przodu. No i dobrze, 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 gratulacje. Ja, słuchajcie, wybieram się na turniej w niedzielę na żywo. Będę grał w Kowalewie Pomorskim. Jednodniówkę. No i też zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak się będzie poruszało figurami, prawda? Tak manualnie. No tutaj jeszcze czarny może przesadzić i przegrać tą partię za chwilę. Na smoku ja tutaj się ruszam już codziennie bardzo dużo, także po posiłku najlepszy jest sen. No słuchajcie, co tu się dzieje? Aha, tak trzeba. Dobra. No to wybicie tu, no i remis, dobra. No nareszcie. Okej, i czekamy na rundę numer 10. Wyczerpujące są te turnieje internetowe. Oj, wyczerpujące. No to jedziemy. Mistrz FIDE z Peru. Wow, jakiś młody zawodnik. Widziałem zdjęcie jednym okiem. Okej. Tak, zagrajmy. Nie chcę tego B5, żeby mi zagrał. No dobrze. Poszło. Okej, kusi mnie taki ruch. A, to zagram. Jeżeli jest szach, to goniec D2, nie tracę pionka, ale taki ruszek niech się pomęczy trochę. Teoria niech się skończy już na samym początku. To jest dobre posunięcie z jego strony. Bardzo dobre. Tak trzeba raczej. Dobra, i tu zagrajmy. Atakujemy gońca. Już jest pozycja, myślę, że taka nieteoretyczna. I o to chodzi. Goniec D3 szybko wrzucamy. Okej, tu mogę tak. Mogę też roszadę. Zrobimy roszadę. Dobra, i teraz może skoczkiem w ogóle? Nie, nie, zbijmy gońcem, bo tak, 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 tak. Czarne pola są nasze. Okej, F4 wrzućmy odważnie. Teraz bicie jest dobre chyba. To odbije wtedy może hetmanem nawet. Tak, trochę go tutaj zamieszam. A jak nie, to zagram C5 w ogóle. Może C5 albo zbije. Tak zagrał jeszcze. O, to ciekawe. Aha, tutaj wisi. Ajajajaj, źle pograłem. No muszę się przyznać do błędu, zagrać w ten sposób. Chociaż to nie jest jeszcze tragicznie, bo tu hetman broni na D4. Zagrał tak, o to ciekawe. Mądrze. Muszę tak, tak, tak. Ale spróbujemy wymienić hetmana. O, to gryziemy pionka. Tak, 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 gryziemy pionka, to powinno być dobrze. Tutaj? Wow. No muszę w ten sposób. Aha. Dobra, idę tutaj, tutaj na D3. Rozgrywa mi się tutaj ptaszek. Trzeba przyznać, idziemy pionem. Aj, to nie za wiele chyba da. Aj, ten pionek może mi napsuć krwi. Zagrajmy tak.
Co dalej, pani Zielonka? B4, wrzućmy gońca rozegrać. Tutaj groszą, a tutaj chce mi wymienić w ten sposób. A to dobra, wymieniamy. Teraz to tak. Teraz to tak. I goniec D3 stoi bardzo dobrze. Teraz to już mi się podoba, końcóweczka. Może jest szansa jakaś. Król F2. Tak? Aha, on zagra tutaj. Dobra, idę królem. Idę tak, tutaj. No, dobra. Tu powinno być dobrze. Względnie. Nie ma lekkiego życia. Bardzo ładnie zagrał. Bo jak zbije gońce, mogą być problemy. Ale to ja teraz zagram tak, drogi kolego, i zmuszę cię do wymiany. No tutaj chcę chapnąć, a tutaj wieża pięknie kontroluje. Dobra, wybił. Teraz pytanie właśnie, czy tak? No tak, chyba trzeba, nie? Tego piona próbować zbić. Z kontrolą tego. Ta końcówka powinna być wygrana. Zaraz, strzelcu, przeczytam twój komentarz. Tylko skończę tu partię. Dobra. Nie, no bijemy. Remisu nie ma. Na remis trzeba sobie zasłużyć. Dobra, tego wezmę. Dobra, tutaj. No, to jest jeszcze ciekawa pozycja. Ale będę zasuwał pionem jak najszybciej. Się wspomogę. Aha, i tutaj się również wspomogę. To jak będę blisko pionka, to będzie dobrze. O, i tutaj się udało przeciwnika oszukać leciutko. No tak. Dobra, pionek odbity. Są dwa pionki na cztery. Tu mam jeszcze chyba szacha. Aha, tu jeszcze mogę wtrącić. Taki ruch. I szach na H6. O, właśnie. No tak, to już jest gładkie zwycięstwo. Nie, no takie prezenty. No dobra, jest 5 punktów na 10. I już czytam komentarz strzelcu. A pozwolisz, że zapytam, co polecasz na trening nauki realizowania przewagi? Bo w partiach zdarzyło mi się wiele razy dostać wygraną po debiucie praktycznie i potem wypuszczać bardzo. Oj, powiem ci, mam to samo, mam dokładnie to samo. Jak mam przewagę, jakąś tam czuję, że jest dobrze, to jest realizacja, jest po prostu strasznie trudna. No, ćwiczyć, jasne, że tak. Jak masz materiały, to lecisz. To jest bardzo, bardzo trudne. Dzień dobry, panie Tomaszu. Już jest po turnieju akurat, ale o 19 zapraszam Was na kolejny, czyli za 1,5 godziny. Transmisja się odpali. Jeszcze tutaj czytam. Spokojnie, partia, rzecz święta. Najpierw ona, potem komentarze. A, dobrze, 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 dobrze. Okej. Okay. Dobrze, moi drodzy, króciutko lecę odpocząć. Widzimy się o 19. Dzięki, że ze mną byliście. Dzięki za uwagę. I do zobaczenia za 1,5 godziny, ciutkę wcześniej. Trzymajcie się, hej.